Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Witam bardzo serdecznie i witam przede wszystkim Tomasza Rożka, który dzisiaj staje się, tak mi się wydaje, rekordzistą Hate Parku, to znaczy nikt nie był gościem trzy razy. Naprawdę? A ty, proszę, jesteś dzisiaj po raz trzeci. Bardzo się cieszę, dziękuję i witam was. Ja się cieszę jeszcze bardziej, bo wiem, że jesteś prosto z podróży. Trzy godziny temu wylądowałeś w Warszawie, a podróżowałeś z daleka, bo z Gujany Francuskiej. Tak. Jakby ktoś nie wiedział, Gujana Francuska jest w Ameryce Południowej. Oczywiście musiałem to sprawdzić, przecież sam nie wiedziałem. Nie, no macie mapkę. Macie tak, mapkę. Tam właśnie jest. I tam w tej Gujanie Francuskiej znajduje się Europejskie Centrum Kosmiczne. Kosmodrom. Tak. I to będzie, mam nadzieję, temat przewodni na tego odcinka. Będziemy dużo rozmawiać o kosmosie, chociaż oczywiście, jeśli zadzwonicie i będziecie mieli pytanie dotyczące czegoś innego, no to przecież was nie rozłączymy, przynajmniej nie od razu. A ja postaram się odpowiedzieć. W każdym razie nie jest tak, że będziemy rozmawiać tylko o kosmosie, bo my jakby jesteśmy otwarci na dyskusję o czymkolwiek. Ale tak sobie jakiś czas temu, chyba w listopadzie, ustaliliśmy, że zrobimy odcinek o kosmosie i o technologiach kosmicznych. Posiedzieliśmy sobie w pubie przez parę godzin. Mi głowa oczywiście eksplodowała, jak zawsze, gdy się idzie z Tomkiem do pubu. I wtedy uznałem, kurczę, musimy publicznie tą rozmowę jeszcze raz przeprowadzić, bo była po prostu fascynująca. Bardzo się cieszę, że była fascynująca. To są tematy bardzo ciekawe. Nie tylko ciekawostkowo ciekawe, bo takich ciekawostek to oczywiście bardzo dużo można opowiadać, ale to są tematy, które uważam, że powinny z różnych względów i mam nadzieję, że dzisiaj te względy gdzieś tam wypłyną w naszej rozmowie, że one powinny być rzeczywiście takimi tematami, które się pojawiają w naszych mediach. Rzadko się pojawiają, a jeżeli się pojawiają, to właśnie w kontekście ciekawostki, no zwykle wtedy, kiedy albo rakieta leci w kosmos, albo jeżeli coś się nie powiedzie i nie poleci w kosmos, więc główny przekaz w mediach, na przykład z misji Artemis, misji powrotu na Księżyc, to było nie to, jak to jest skomplikowane i dlaczego warto, tylko to, że trzy czy cztery razy trzeba było ten start odrobić, bo rakieta nowa technologia i gdzieś tam jakaś uszczelka. No i śmiechy, no że nawet uszczelki nie potrafią zrobić. To naprawdę jest bardzo, bardzo skomplikowane i w takich miejscach jak Centrum Kosmiczne, czy powiedzmy Centrum na Florydzie, Canaveral, z którego Artemis wylatywał, czy chociażby w Gujanie, gdzie raczej rakiety Ariane wylatują, tam to dopiero naprawdę widać. Mhm. Zanim do tego wszystkiego dojdziemy, powiedzmy sobie, że zostałeś doradcą Europejskiej Agencji Kosmicznej. Tak, rok temu. Rok temu, tak. To jest elitarne grono, no nie jest ich 1000 tych doradców. Nie, nie, nie. Nas jest 7 czy 8 osób, czy jakoś tak. I jak to się stało, że zostałeś doradcą Europejskiej Agencji Kosmicznej? Ja nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że ja tak naprawdę nie wiem, jak to się stało. Ja po prostu któregoś dnia dostałem najpierw informację na LinkedInie chyba, taką informację, że Europejska Agencja Kosmiczna zaprasza, że tworzy taką grupę doradców, która to grupa doradców ma stworzyć w ciągu roku coś w rodzaju takiego raportu, którym z kolei zarząd Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie mógł się posługiwać w rozmowach z politykami. Tu wchodzimy już trochę w konstrukcję tej agencji. Możemy trochę o tym opowiedzieć chwilkę później, jak będziesz chciał. Natomiast, żeby było jasne, ja dostałem tą wiadomość od osoby, której nie znałem i uznałem, że to jest bardzo dobry dowcip. Natomiast ta osoba poprosiła mnie o to, czy zapytała, czy może mi wysłać mailem dokumenty. I te dokumenty przyszły, między innymi dokument, takie zaproszenie podpisane nie ręcznie, bo to wiesz, każdy może podpisać, ale podpisem elektronicznym przez dyrektora generalnego Europejskiej Agencji Kosmicznej. I wtedy
nie wiedząc jeszcze, jaka jest koncepcja w ogóle tej grupy doradców, to jest grupa wysokich doradców do spraw robotycznych i ludzkich misji kosmicznych, tak cała nazwa brzmi, stwierdziłem, no jak już dostajesz coś takiego, no to chyba to jednak nie do końca jest żart. Przez kilka w sumie miesięcy trwały różnego rodzaju rozmowy, rozmowy polegające na tym, że ja dostawałem dokumenty do przeczytania, do wdrożenia się w wiele różnych rzeczy i w zasadzie spotkania z dyrektorem generalnym, ale też z dyrektorami poszczególnych pionów Europejskiej Agencji Kosmicznej zaczęły się od września. Tych spotkań było kilka. To jest duża nobilitacja. Ja tak to postrzegam. Ja wczoraj chyba, czy dzisiaj... Wybacz, ale trochę mi się przesuwają, bo jakby też zmiana trochę czasu. Napisałem coś takiego, że z tych rzeczy zawodowych, które w życiu miałem przyjemność robić, to jest chyba jedna z największych, bo to jest naprawdę duża rzecz. To nawet nie chodzi o to, wiesz, że ja lecę na Gujanę. Mhm. Choć tam nie da się tak po prostu polecieć, tak? To nie jest tak, że to jest otwarte miejsce i jeżeli ktoś kupi bilet, to tam sobie poleci. Owszem, on może na Gujanę polecieć, wyląduje w mieście, w miasteczku Cayenne, tak, to jest miejsce, z którego będzie startowała rakieta Ariane 6. Ta rakieta jeszcze w pełni nie istnieje, to znaczy częściowo to jest mock-up. To jest rakieta, która ma niecałe 70 metrów wysokości. To będzie największa rakieta, jaką Europejczycy wybudowali. To urząd, czy ten budynek, który ją otacza z platformami, on waży mniej więcej tyle, co wieża Eiffla i on jest mobilny. Tam można odpowiednie piętra rozsuwać, odjeżdżać nim, no bo po to, żeby ona wystartowała, ten budynek oczywiście musi być gdzieś tam oddalony. A te maszty z boku to są maszty przeciwko największemu zagrożeniu, jakie czeka na rakiety, jak już są na tym powiedzmy stole startowym, czyli przeciwko wyładowaniu atmosferycznym. Mm-hmm. To są po prostu duże piorunochrony. I skalę tej rakiety widać, jak się spojrzy na te samochody. Może nie na ten najbliżej, tylko na te dalej gdzieś tam. Ten czerwony, który jest najbliżej. Na przykład. Ona ma jakieś niecałe 70 metrów wysokości. To jest duża rakieta. Rakieta misji Artemis sprzed kilku tygodni. Ona mniej więcej była tych samych rozmiarów, ale już na przykład rakieta Saturn V, która zaniosła ludzi na Księżyc, była prawie dwukrotnie większa. Miała, nie wiem, coś 110 metrów, jakoś tak. I to dopiero robi wrażenie, jak się stoi tam na dole. Te silniki, te boostery, czyli te takie z boku, ta wersja akurat ma 4. One są naprawdę ogromne. One są dosłownie jak wieżowiec niemalże. No. Ufam ci, że ten budynek stoi... to jest jakaś niesamowita technologia, ale wygląda trochę jak jakiś spichlerz na zboże pod płaskie. On tak wygląda, tak. On musi być przede wszystkim praktyczny, niekoniecznie musi być ładny. No tak. Przerwałem ci w momencie, jak powiedziałeś, że... do tego miejsca nie da się dostać. To nie jest takie proste, tak? Mhm. To nie jest takie proste. Tam na każdym kroku, mimo tego, że mieliśmy legitymacje, jakieś tam badże różne, na każdym kroku nas sprawdzano. To są technologie wysokiego ryzyka. To są bardzo drogie rzeczy. Ja tutaj jestem akurat na szczycie tego budynku, który przed chwilą pokazałeś. I być może za chwilkę pokażecie takie zdjęcie jeszcze, gdzie mnie nie ma, a gdzie jest horyzont. O, właśnie to. I to jest coś niesamowitego, bo wyobraź sobie las tropikalny, w którym co jakiś czas są postawione, jak zupełnie nie z tego świata, budynki i to są te pady startowe poszczególnych rakiet. Mhm. One muszą być od siebie oddalone czasami o kilka kilometrów, ponieważ drgania, hałas, temperatura, no wszystko wokoło startującej rakiety jest czymś tak ogromnym, że gdyby one były bliżej siebie, to start jednej rakiety by niszczył infrastrukturę drugiego. Mhm. Więc one są na dużym terenie. Ten ośrodek, on ma powierzchnię mniej więcej taką jak cały Singapur. Mhm. Jeden ośrodek naukowy. Mhm. Jest czymś bardzo dużym, jest czymś bardzo chronionym, jest czymś w środku lasu tropikalnego. To nie jest tak, że oni wyrąbali do płaskiej ziemi, do trawy i tam wybudowali. Tak, drzewa są usunięte tam, gdzie jest rzeczywiście ta infrastruktura, ale przejeżdżając z jednego miejsca na drugie, przejeżdżasz przez środek normalnego lasu tropikalnego. Tam
To prawda, ja ich nie widziałem, ale ludzie, z którymi rozmawiałem, twierdzi, że się czasami spotyka Lamparty. Chyba nie są zachwycone. Jak między sobą rozmawiają, to mówią myślę, sobie... Myślę, że w czasie tego startu to kiedyś nie było spokojnie. Nie, nie, nie. Kiedyś za moich czasów, ta Lamparty za moich czasów to było tak. Ale na przykład w jednym miejscu, takim już teraz nieużywanym z miejsca, z którego startowały takie rakiety Vega, pojechaliśmy tam je zobaczyć. I bo tam mieliśmy też takie trochę takie warsztaty, w ramach których pokazywano nam jakby jak się zmieniała technologia rakiet europejskich. No więc stoi takie miejsce, gdzie już teraz te rakiety nie latają. Niedaleko tego miejsca taka tablica informacyjna i po tej tablicy informacyjnej chodzi pająk wielkości dłoni. Taki na maksa włochaty. Mhm. No więc tam są takie klimaty. Coś, czego na przykład na Florydzie nie ma, no na Florydzie są krokodyle. No to tylko czekać, tak? Aż zieloni się za was wezmą. Tam z kolei są kajmany, więc w tych wodach. I niesamowita, no oczywiście wysoka temperatura, bardzo wysoka wilgotność o tej porze. To jest pora deszczowa, więc co chwila deszcz. Ale to nie deszcz, wiesz, że po prostu pada, to jest po prostu ściana wody. To jest coś w ogóle niesamowitego. I to wszystko, jak to tak zepniesz razem, czyni to miejsce tak abstrakcyjnym, wiesz, to zderzenie tej natury, która jest no, wszechogarniająca, z tą technologią, no coś, co będę jeszcze długo trawił, myślę. Tu widzimy kolejne zdjęcia. Zasieki sugerujące, tak, że... A tamto zdjęcie z polską flagą, między innymi zrobiłem je specjalnie, żeby ją było widać. No, bo Polska też jest częścią Europejskiej Agencji Kosmicznej. No właśnie, bo kiedy rozmawiamy o agencjach kosmicznych, no to ludzie znają NASA, tak, prawda? To jest... Znają Roskosmos być może, rosyjską agencję. A Europejskiej Agencji Kosmicznej za dużo nie wiemy. Ona nie pojawia się w filmach, prawda? Bo my skąd wiemy o kosmosie często? Z filmów, tak, hollywoodzkich. Ta agencja jest czymś nie do końca, mam wrażenie, znanym. Czym ona tak naprawdę jest i jaka jest rola Polski w tej agencji? Zacznę od tego, czym jest. Jest przede wszystkim agencją międzynarodową. To ma swoje zalety, to ma też swoje zasadnicze wady. Ponieważ dyrektor generalny NASA rozmawia, jak ma okazję, z prezydentem, teraz na przykład Bidenem. I mówi, potrzebuje miliard, wytłumacz mi na co, dobra, masz. Kongres, damy, nie damy, tyle w temacie. Dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej musi rozmawiać z 22. I to na dodatek jeszcze... Każdy musi mieć to samo zdanie. No, powinien. A nie ma. I zaczynają się kłopoty. Nie każdy daje tyle samo. Polska daje bardzo mało. Moim zdaniem kompromitująco mało, do tego możemy przejść. Ciebie dajemy, to jest nieprzeliczalne w ogóle. To jest bardzo być może przeliczalne, ale ja tam się technologiami nie zajmowałem. Natomiast za każdym razem to jest rozmowa z premierem albo z ministrem. Nasza składka to jest uciłana przez czterech różnych ministrów, więc każda dyskusja to jest orka na ugorze. I to powoduje duże komplikacje. To powoduje, że niektóre projekty na przykład stają w pół drogi, bo na przykład prezydencja albo część niemiecka nie chce się zgodzić, bo spowodowałoby to rozwój jakiejś technologii, którą mają tylko Francuzi. A z kolei Niemcy chcą, czy woleliby inwestować w technologię, którą oni mają. I nagle projekt, który na przykład jest rozpędzony, staje w połowie. To są rzeczy, które nie zdarzają się w NASA. Ja już pominę kwestię konkretnych kosztów i konkretnych budżetów. ESA jest dużo biedniejszą agencją i to widać na konkretnych procentach. Porównując na przykład misje robotyczne, to ESA dysponuje mniej więcej 1/4 budżetu, którą dysponuje NASA. Ale jeżeli już popatrzymy na badanie człowieka w kosmosie, to ESA to jest zaledwie 5% tego, co ma NASA. Więc to też trochę pokazuje, tak? NASA zawsze będzie agencją, która posadziła człowieka na Księżycu. Cokolwiek by się stało. Okay? ESA i żadna inna rosyjska agencja kosmiczna zawsze będzie tą, która jako pierwsza człowieka wysłała na orbitę. Moja teza jest taka, że w tym wyścigu kosmicznym Rosjan już nie ma i już nie wrócą.
Do to tego, jest troszeczkę temat taki bardziej geopolityczny. Ale wszystko, co powiedziałeś, przepraszam cię, ale tak to brzmi. Jakby ta Europejska Agencja Kosmiczna nie była za bardzo nam wszystkim potrzebna, bo po co nam twór, który jest sparaliżowany przez politykę, który jest źle zarządzany lub też jest w jakichś kajdanach, który jest splątany zależnościami różnych krajów i który na sam koniec nie może być efektywny w tym, co robi. Cała sztuka to jest tak ten twór przeobrazić, żeby on był efektywny. I to jest ogromne zajęcie, ogromne zadanie i to jest coś, bez czego staniemy w miejscu. Powiem ci jedną historię, która trochę rozjaśni, po co coś takiego jak Europejska Agencja jest. W latach, o ile dobrze pamiętam, nie osobiście, ale z opowieści 70., Europejska Agencja Kosmiczna rozpoczęła projekt budowy sieci satelitów telekomunikacyjnych. I wtedy lobbyści, czy lobbyści także przez polityków, którzy twierdzili, że najlepszą technologią na komunikację jest ta już istniejąca, inwestowanie w satelity jest w ogóle bez sensu, mocno naciskali na ESE, żeby absolutnie w satelity nie inwestować. Że komunikacja jest w zupełności do ogarnięcia bez satelitów. Udało się to przeskoczyć, jednak zaczęto inwestować w satelity. Dzisiaj, gdyby ktoś sobie spróbował wyobrazić region, Europę, bez swojego systemu, bez w ogóle bez satelitów telekomunikacyjnych, to tak naprawdę, począwszy od tego, że my teraz rozmawiając, zapewne nie bylibyśmy ani widziani, ani słyszani. No, nie wiem, no, może sobie ktoś wyobrazić dzisiejszą gospodarkę bez internetu? I to nie o to chodzi, że Europa by była taką białą plamą bez internetu. Chodzi o to, że my byśmy korzystali z satelit, ale nie naszych, tylko na przykład amerykańskich, czyniąc z Europy w zasadzie technologiczną kolonię. I to o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby powiedzieć z mojego punktu widzenia, ESA ma podgórkę, bo musi się dogadywać z politykami, wieloma różnymi czasami, ze sprzecznymi interesami, czyli musi przepalać ogromną ilość energii na coś, na co NASA w ogóle jej nie przepala albo przepala w minimalnym stopniu. Chodzi o to, żeby spróbować rozwijać technologie kosmiczne, które z punktu widzenia dzisiejszej gospodarki są absolutnie kluczowe. I to każdej dziedziny gospodarki. Z punktu widzenia edukacji, rozwoju, nawet takiego czysto naukowego, nawet rolnictwa. Rozmawialiśmy w czasie tego pobytu w pubie o rolnictwie. O tym, że jak dzisiaj się jedzie na targi rolnicze, technologii rolniczych, to ja mam czasami wrażenie, że jestem na targach technologii kosmicznych, bo to, że rolnik dzisiaj może pozyskać niemalże w czasie rzeczywistym bardzo dokładną informację na temat stanu swoich roślin, stanu upraw, stanu, nie wiem, czy nie potrzebują jakichś minerałów, tak, zagrożeń także biologicznych z satelity, jest czymś absolutnie standardowym. Jak się ma rozwijać rolnictwo europejskie w sytuacji, w której nie mamy swoich danych? Za granicą mamy wojnę, która oczywiście rozstrzyga się dzięki temu, albo trwa w ogóle dzięki temu, że tak zwany świat Zachodu wysyła Ukrainie broń, ale wysyła coś jeszcze. I ja nie jestem osobą, która może kompetentnie ocenić, co jest więcej warte. Natomiast są ludzie, którzy twierdzą, że dane satelitarne są dużo więcej warte, bo Ukraina wie, co się dzieje. Ukraina nie ma swoich danych satelitarnych. Te dane dostaje od Amerykanów, od Francuzów. Odpowiednie algorytmy te dane spinają z informacjami naziemnymi i dzięki temu w wielu sytuacjach są o krok przed. Czyli to, że rozwój technologii satelitarnych, który w większości z nas kojarzy się z ładnymi, kolorowymi zdjęciami z kosmosu, z teleskopu Hubble'a, z teleskopu Webba, zresztą z teleskopu Webba, który jest co prawda amerykański, ale był wysyłany w kosmos z Gujany Francuskiej, z europejskiej stacji. To jest bardzo, bardzo wąskie rozumienie tego tematu. Komunikacja, dane dla przemysłu, dla rolnictwa,
to jest coś, bez czego my się nie będziemy rozwijali, a niestety tak jest, że ten pociąg nam ucieka, nam Europejczykom, okay, i także nam Polakom. Ja trochę, znaczy dla mnie ten program będzie trochę dziwny, bo muszę po raz drugi zadać te same głupie pytania, które ci już zadawałem w pubie i znam na nie przynajmniej szczątkowe odpowiedzi. Żebym ja teraz nie uczynił właśnie innej odpowiedzi, bo będzie no właśnie, niezręczna sytuacja. Będę weryfikował. Nie, ale tak zupełnie poważnie. Muszę się wcielić w rolę gościa, który wraca z pracy o 16, włącza telewizor, ogląda serial, o 20 idzie spać. Niewiele go interesuje, po prostu sobie przeżywa swoje życie, tak? I taki ktoś może zadać być może całkiem słuszne pytanie. Po co Europejska Agencja Kosmiczna chce rywalizować w wyścigu, który na pewno przegra, z agencjami dużo bogatszymi, skoro te technologie, o których mówisz, one i tak spłyną w końcu do Europy. Przecież to nie jest tak, że Amerykanie coś wymyślą i nam tego nie sprzedadzą, albo że nie będzie to możliwe do pozyskania, albo że to samo nie przeniknie do Europy w pewien sposób, nie wymyślimy tego samego, czy nawet nie wymyślimy tego samego bez lotu w kosmos. Po co nam lot w kosmos, żeby coś wymyślić? Przecież mamy głowę, mamy wyobraźnię, mamy swoje potrzeby tu na Ziemi. To pytanie, które zadajesz, jest bardzo sensownym pytaniem. I to nie jest tak, że ono jest głupie. Mhm. To jest bardzo sensowne pytanie. Ty zawsze tak mówisz o moich pytaniach. Bardzo ci za to dziękuję. Ale bardzo proszę, to nie jest tak, że wiesz, że tak mówię, bo cię lubię, tylko tak po prostu jest. Okay. Że tego typu pytania muszą być zadawane i nie powinniśmy się ich wstydzić. Mhm. A odpowiedź jest taka, że oczywiście, że my te technologie wcześniej czy później dostaniemy. Tylko będziemy musieli je kupić. Poza tym, wiesz, no, technologie na przykład GPS-u, okej, masz w komórce GPS. Po co Europa buduje system Galileo, system lokalizacji satelitarnej europejski? No chociażby po to, że system GPS na Europę i na resztę świata jest zakłócany po to, żeby nie był zbyt dokładny. Jeżeli chcesz mieć bardzo dokładny sygnał GPS-owy, to musisz Amerykanom za to zapłacić. To, że my mamy w komórce GPS, no miło, fajnie, on jest tam dokładność kilku metrów. Mhm. To do jazdy samochodem czy rowerem w zupełności wystarczy, ale do budowy drogi już nie wystarczy. Do nawigowania samolotu już nie wystarczy, bo tam kilka metrów różnicy to jest śmierć albo życie. Mhm. Do wybudowania na przykład wieżowca do geodezji to nie wystarczy. Teraz, jeżeli chcesz mieć sygnał bardzo dokładny, z dokładnością, nie wiem, tam do centymetra czy dwóch, to musisz Amerykanom za to zapłacić. Bo to jest system wojskowy, w który, uwaga, Amerykanie w każdej chwili mogą odciąć. Ja nie twierdzę, że odetną. Jesteśmy w sojuszu z Amerykanami, szczególnie w Polsce bardzo się lubimy. Przynajmniej w jedną stronę chcę wierzyć, że w dwie. Natomiast zupełnie czym innym jest dostępność jakiejś technologii, która nie należy do ciebie, za którą musisz płacić i w każdej chwili może ci być odebrana, a czymś zupełnie innym jest to, że ty tą technologię masz. To jest pytanie, to jest odpowiedź na, bo tych pytań zadałeś kilka. Kilka, tak. Pierwsze. Drugie. Czy my musimy rzeczywiście lecieć w kosmos, żeby to wszystko mieć? Są takie rzeczy, jak na przykład technologia lokalizacji, no jak nie umieścisz tam satelitów, no to jakkolwiek byś główkował, no to nie będziesz tego miał, więc satelity Galileo muszą tam być. Tak samo jak są satelity GPS-a, czy satelity rosyjskiego, czy chińskiego. To zresztą też pokazuje, Chińczycy budują swój system. Rosjanie też mają, czy częściowo, czy w całości, nie wiem tego. Natomiast każdy buduje swój z tego samego powodu. No to są systemy kluczowe dla rozwoju gospodarki, ale także kluczowe w sytuacjach, powiedzmy, ryzykownych geopolitycznie. Dobrze je mieć. Niektórych rzeczy nie zrobimy, jeżeli nie polecimy tam, jakby tak dosłownie, bo tam musimy umieścić jakieś urządzenie. To dotyczy na przykład także satelitów meteorologicznych. To dotyczy także satelitów obserwacyjnych, dzięki których mamy ogromną wiedzę chociażby o klimacie, o jakości atmosfery, o, nie wiem, o pożarach, o przeróżnych rzeczach, które dzieją się na powierzchni Ziemi. Ale są też takie technologie, które mogą być tworzone tutaj. Niekoniecznie musielibyśmy tam lecieć, ale w praktyce musimy. Już mówię, o co chodzi. Kosmos jest czymś tak totalnie nieprzyjaznym dla nas, że
po to, żeby cokolwiek stworzyć dla tego kosmosu, my musimy się tak mocno nagimnastykować, że my byśmy się tutaj na Ziemi tak nie gimnastykowali. No właśnie, powiedziałeś mi kiedyś takie zdanie, które utkwiło mi akurat w pamięci, jak wszystkie twoje zdania, które wypowiadasz. Nie przesadzaj. Mianowicie powiedziałeś, bo ja się zapytałem, czy musimy lecieć w kosmos, żeby coś wymyślić, czy nasza wyobraźnia nie wystarczy. Czy nie wystarczy sobie wymyślić jakieś potrzeby i potem ją zrealizować. A ty powiedziałeś, że dla człowieka wyobraźnia to za mało. To jest trochę tak, że oczywiście my możemy sobie wymyślać różne rzeczy, ale my je sobie wymyślamy wtedy, kiedy zachodzi potrzeba rozwiązania jakiegoś problemu. I pierwszy przykład z brzegu, takich przykładów można podawać bardzo dużo. Takim przykładem może być teflon kuchenny, ale inny chcę podać, bo mówisz, wracam z pracy, tak? Siadam, nie wiem, włączam telewizor albo nie, może coś na komórce oglądam. Tej komórki byś nie miał, gdyby nie loty w kosmos. Dlaczego? Dlatego, że ta komórka to jest nic innego, tylko technologie kosmiczne, które były tworzone i wojskowe, które były tworzone na etapach różnych, na przykład na etapie rozwoju programu Apollo, lotu na Księżyc człowieka sprzed 50-60 lat, bo wtedy zauważono, że trzeba rozwiązać jakiś problem. Na przykład akumulatory. Oczywiście, że przed lotem na Księżyc ludzie też mieli baterie. Były to baterie duże, ciężkie. One się rozpływały, tak jak się dłużej w latarce trzymało taką starą, taką baterię starego typu i się jej nie używało, to ona z niej coś zaczęło wypływać. Tak. Takie były. Po czym, ale oczywiście pewnie nad nimi jakoś tam pracowano, żeby mniej wypływały bądź bardziej i tak dalej, ale nie było potrzeby zasadniczej zmiany. Po czym mówimy, dobra, lecimy w kosmos. Ci ludzie, którzy tam używali przeróżnych narzędzi, także na pokładzie tych, powiedzmy, kapsuł w trakcie lotu, ale też tam na miejscu na Księżycu, oni nie mogli mieć baterii, która im się może rozpłynąć. Trzeba było zainwestować pieniądze po to, żeby stworzyć nowy rodzaj baterii. Czy my byśmy wymyślili taką potrzebę, gdyby ona nie zaszła? Być może tak, a może nie. Ja tego nie wiem. I nigdy tego nie wiesz. To jest dokładnie tak samo w każdej dziedzinie. Myślisz nad jakimś rozwiązaniem wtedy, kiedy zachodzi potrzeba, a nie tak se siedzisz na kanapie, nie masz żadnych potrzeb i sobie myślisz, a baterię sobie wymyślę, nie? Albo teflon sobie wymyślę. Teflon dzisiaj, oczywiście to jest kuchnia, teflon dzisiaj to są między innymi na przykład kurtki, materiały z włókien teflonowych szyte, buty i tak dalej. Ale teflon nie powstałby, gdyby nie to, że w którymś momencie pojawiła się konkretna potrzeba. Rakieta jak leci, w niej są ruchome części mechaniczne. Po to, żeby one się nie zatarły, tu na Ziemi stosujemy smary. Stosujemy smary zupełnie inne w warunkach takich, w których jest temperatura minus 20 stopni, minus 30 stopni i zupełnie inne wtedy, kiedy jest plus 200 stopni czy plus 100 stopni. Nie mamy jednego smaru, który ogarnia cały ten zakres. Ale w kosmosie musisz wymyślić coś, co będzie działało w całym tym zakresie. I w którymś momencie pojawiło się wyzwanie, którego tu na Ziemi nie mamy. A jak jest wyzwanie, to musimy znaleźć odpowiedź, rozwiązanie. Trzeba znaleźć sposób na to, żeby niezależnie od temperatury dwie powierzchnie, które się o siebie ocierają, się nie zatarły, tylko żeby się po sobie ślizgały. Teflon powstał wcześniej, ale on był uznawany przez kogoś, kto zresztą przez przypadek trochę go wymyślił czy wynalazł, jako no jakoś taka ciekawostka, ale niespecjalnie praktyczna. Po czym dostał właśnie takiego kopa dzięki programom kosmicznym i dzisiaj go mamy w kuchni, bo ta kuchnia, ta patelnia, to jajko sadzone, które nie wymaga tłuszczu i ci się nie przyklei, to jest dokładnie, no tylko teraz pytanie, czy ktokolwiek by wymyślał teflon po to, żeby jajko ci się nie przypaliło? I takich przykładów mogę podawać naprawdę bardzo dużo. No nawet ten człowiek, który miałby wrócić do domu i usiąść na kanapie, okazałoby się, że musiałby usiąść na krześle. Musiałby usiąść na krześle albo być może usiadłby na kanapie, która jest z jakiejś trawy morskiej, bo na pewno nie miałby takiej gąbki, bo gąbka też została wymyślona na potrzeby lotu w kosmos, po to, żeby było coś lekkiego, coś odpornego, coś, co łatwo się formuje, czy łatwo jest uformować, co
co pochłania energię po to, żeby człowiek, który jest nią może nie tyle opatulony, bo to nie tak, że ich owijali tą gąbką, tylko powiedzmy jest jakoś tam nią przytrzymany, żeby no, był bezpieczny. I nagle się okazuje, no w gruncie rzeczy ta trawa morska to jest niepotrzebna, bo mamy coś takiego. Więc jak ja kiedyś sobie takie ćwiczenie zrobiłem i bardzo, bardzo bym chciał zrobić kiedyś o tym serię wideo, ją zrobię. Przyjdzie moment, w tym zrobię. Rozejrzałem się dookoła swojego mieszkania i tak oczami wyobraźni wygumowałem z tego obrazka wszystkie rzeczy, które mają jakiś związek z technologiami kosmicznymi. I uwierz mi, w tym mieszkaniu było prawie że pusto. To co tu znika? Co tu znika? Z całą pewnością znika twój komputer. Z całą pewnością znika mój telefon w kieszeni. Z całą pewnością znika to wszystko, dzięki czemu się komunikujemy. To, że mamy mikroporty. To, że to po prostu działa. To, że bardzo łatwo i bardzo precyzyjnie jesteśmy w stanie w urządzeniach mobilnych, niewielkich, precyzyjnie określać częstotliwości, na których te urządzenia się dogadują. Znikają, nie wiem, na pewno te siedzenia znikają, na których siedzimy. Dlaczego? To jest zwykłe krzesło, hooker. No tak, no ale to jest czymś powleczone i mam wrażenie, że tu jest jednak ta gąbka, o której przed chwilką rozmawialiśmy. Z kuchni zniknie bardzo wiele różnych urządzeń. Z szafy znikną niektóre ubrania. Ja powiesz, nawet piwo by zniknęło. Nie rozpędzaj się aż tak bardzo. Nie, z piwem było wcześniej. Ale piłem kiedyś piwo, muszę ci powiedzieć, wyhodowane. Okej, to była akcja mocno PR-owa przez jedną z firm niemieckich, która wysłała trochę owsa na orbitę, poprosili jednego ze swoich astronautów, on rzeczywiście go wziął, to były dwie gaści i później wyprodukowali z tego chyba 1000 butelek czy 1000 puszek piwa, to właśnie było kosmiczne piwo. Smakowało dokładnie tak samo, ale wszyscy byli zachwyceni, że piją piwo, w którym jest kawałek kosmosu. Mimo wszystko tak muszę pozostać odrobinę sceptyczny. Bardzo bo się cieszę. Wydaje mi się, że człowiek ma te potrzeby także tu i teraz, które musi rozwiązywać na Ziemi. I to, że mam tu telefon albo komputer, myślę, że to mogłoby się wydarzyć jednak bez lotu w kosmos. Że ta potrzeba, tak, że ta potrzeba zadzwonienia do kogoś po drugiej stronie oceanu i tak by zaistniała. No, i ktoś by chciał ją. Ale miałeś ją. Miałem, ale nie było tej wygody, która jest. Okej, okay. No wiesz, pytanie jest nie o to, czy by była ta potrzeba, bo ta potrzeba i przed lotami w kosmos była zapewniona. Chodzi nie o to, czy był telefon, czy go nie ma. Chodzi o to, czy jest smartfon, czy go nie ma. Chodzi mi o to, że i tak wielkie mózgi by nad tym wszystkim usiadły i głowiły się, jak to zrobić. Nawet może gdyby i by tak było. Mhm. Pytanie, czy by znaleźli finansowanie. Mhm. Pytanie, czy gdyby przyszedł do, nie wiem, do potencjalnego inwestora, ktoś, kto mówi, słuchaj, mam taki plan. Wyprodukuję urządzenie, którego tylko jedną z funkcji, mówiąc szczerze, często najrzadziej używanych, jest dzwonienie. Urządzenie, które będzie centrum rozrywki. Będzie miało ekran, który będzie można dotykać, który będzie miał akcelerometr maleńki jak ziarenko piasku, który będzie czuł, w jakiej to jest pozycji, który będzie miał baterię, akumulator, który będzie wytrzymywał stosunkowo długo, który będzie miało świetną rozdzielczość, które będzie miało urządzenie do transmitowania, do streamingowania. I gdyby, wiesz, teraz jak się to opowiada, to się to wydaje, no tak, no to zróbmy takie urządzenie. A teraz opowiedzmy to w latach 50. Mam wrażenie, że takie urządzenie nigdy by nie powstało. Ja kiedyś zrobiłem, zacząłem sobie głębiej wyszukiwać, wchodzić w smartfona i sprawdzać takie główne elementy, z których on się składa. I doszedłem do wniosku, zrobiłem taką listę i później zresztą taki wykład, który czasami daję na ten temat, stworzyłem. Bo w zasadzie wszystkie technologie, które są zamknięte w smartfonie, można podzielić na dwa rodzaje. Te, które powstały tylko i wyłącznie dzięki, czy po to, żebyśmy mogli lecieć w kosmos i żebyśmy mogli w tym kosmosie funkcjonować. I drugie, które powstały dla wojska. Niektóre z nich są i tu, i tu. Smartfon jako urządzenie nie jest niczym poza wsadzeniem w jedną ramę technologii, które już były na stole, ale których wcześniej nikt nie połączył w jedno urządzenie.
I te wszystkie, prawie że wszystkie technologie powstały z myślą właśnie o człowieku w kosmosie. Mhm. Dobrze. Podłączmy naszych kochanych widzów do tej rozmowy. Niech oni też mają okazję zadać swoje własne pytania. Ja oczywiście w dalszej części programu też będę dopytywał, ale od tego momentu możecie do nas dzwonić. Widzicie numer telefonu na ekranie, więc zachęcam do tego jak najbardziej. Niemniej, my już w tym kosmosie byliśmy. Dużo dalej już nie polecimy. Nie wiem. Na Marsa polecimy kiedyś. Kiedyś, może, zaraz do tego też dojdziemy. W każdym razie, czy nie jest tak, że wszystkie, jak mówisz o wyzwaniach, wszystkie wyzwania, które kosmos miał nam przedstawić, już się to dokonało. My już wiemy, z czym się mierzymy. Już wszystko wymyśliliśmy, co mogliśmy wymyślić, żeby w ten kosmos polecieć. Czy nie? No oczywiście, że nie, no ale teraz powiedz, że nie. Nie. Dziękuję nie. bardzo. Na początku XX wieku był taki moment, w którym, i to można przeczytać, tak, w jakichś starych, powiedzmy, pamiętnikach, we wspomnieniach, ale też w artykułach prasowych, kiedy uważano, że w zasadzie nauka ścisła się kończy. To znaczy, i dosłownie, i to właśnie można przeczytać we wspomnieniach co starszych osób, kiedy nauczyciele, kiedy naukowcy, profesorowie na uniwersytetach odradzali młodym ludziom studiowanie fizyki. Bo mówi, słuchajcie, nie róbcie tego, będziecie bezrobotni. To już wszystko, co można było odkryć, to już jest odkryte. My już wszystko rozumiemy. To jest początek XX wieku. Chwilkę później Hubble odkrył, że wszechświat to nie jest tylko nasza galaktyka, a te obłoczki takie, które gdzieś tam ktoś tam widział, to nie są jakieś tam obłoczki, to są osobne galaktyki. Zaczął obserwować, zresztą tylko dlatego, że był świetnie zapowiadającym się sportowcem, który, ile dobrze pamiętam, koszykarzem zwichnął nogę i po prostu miał cały swój, wszystko było nastawione na to, żeby zostać sportowcem. Wydarzył mu się wypadek, zwichnął nogę czy kolano, już nie, czy tam kostkę czy kolano, i jego życie się zawaliło, postanowił studiować astrofizykę. Odkrył w zasadzie, że wszechświat jest nieskończenie wielki w porównaniu z tym, co chwilkę temu myśleliśmy, co otworzyło masę drzwi. Niektórych z tych drzwi, czy tych pokoi, tych komnat jeszcze do teraz żeśmy nie zeksplorowali. Pojawił się Einstein, który wywrócił wszystko do góry nogami, całą naszą, to wszystko, co Newton wcześniej wybudował, całą mechanikę. Einstein to wywalił do góry nogami. Pojawiła się mechanika kwantowa, która jest czymś zupełnie w poprzek, która zupełnie inaczej nam każe myśleć o naszej rzeczywistości. Jakbym tak zaczął wymieniać, to z dzisiejszej perspektywy ktoś, kto na początku XX wieku mówi, słuchaj, my już wszystko wiemy, jest po prostu kimś absolutnie niepoważnym. W historii rozwoju nauki, nie tylko fizyki, ale w historii rozwoju wielu nauk zdarzało się, że myśmy już myśleli, że już wiemy wszystko. I tak, czasami pojawia się taka myśl, że w zasadzie po co gdzieś tam, skoro my już, no to okej, no byliśmy w tym kosmosie, byliśmy na Księżycu, byliśmy przez chwilkę. Sam pomysł, żeby spróbować na Księżycu wybudować stałą bazę, znowu wywraca wszystko do góry nogami. Bo ilość rzeczy, problemów, jakie trzeba rozwiązać, żeby to się rzeczywiście zadziało, jest przerażająca i pasjonująca równocześnie. Krokiem jeszcze dalszym jest lot na Marsa. Jest, jak myślę sobie o tym, ile rzeczy trzeba zrobić, znaczy co do jednego jestem pewien, my tam na pewno polecimy. Nie wiem, czy za mojego życia, może tak. Byłoby super to widzieć. Mhm. Natomiast jak myślę o tym, ile rzeczy trzeba rozwiązać, nie tylko takich technologicznych, ale jak bardzo trzeba poznać człowieka, żeby wsadzić go do tej rakiety i żeby go wysłać, żeby pół roku leciał w jedną stronę, żeby tam był. Jeżeli tam będzie więcej niż 2 tygodnie, to będzie musiał tam być 500 dni ponad, po to, żeby później miał jak wrócić. I on znowu przez pół roku będzie musiał wracać. Kwestia jedzenia, kwestia wody, kwestia oddychania. Teraz tak pada takie hasło, dobra, my tu tyle mamy problemów na Ziemi.
Czy nie powinniśmy najpierw tych problemów rozwiązać, a później tam pojechać? Więc ja mam na to dwie odpowiedzi. Pierwsza, skąd jest w ogóle pomysł, że jakikolwiek problem rozwiążemy, jeżeli przestaniemy inwestować w naukę i w rozwój technologii? To jest pierwsza myśl. I druga, jeżeli popatrzymy na przykład na Marsa i pomyślimy sobie, że teraz tak, trzeba zrobić coś, żeby ci ludzie tam mieli co jeść. My nie przetransportujemy całego jedzenia dla ekipy. To nigdy nie, to nie będzie jedna osoba lecąca, nawet nie trzy. Może to będzie 7 osób, może 9, może jeszcze więcej. Trudno powiedzieć ile. Natomiast my nie przetransportujemy jedzenia na to wszystko, tak? Na dolot tam, na bycie tam, na powrót. Więc to jedzenie jakoś się musimy nauczyć uprawiać. Jeżeli się tego nauczymy, w zamkniętej, niewielkiej przestrzeni, to mamy kolejną technologię, dzięki której łatwiej nam będzie tutaj walczyć na przykład z głodem. Jeżeli poradzimy sobie z sukcesem, z ogarnięciem kwestii wody, to łatwiej nam będzie tutaj wdrażać technologię, dzięki którym nie będzie ludzi, którzy nie mają dostępu do czystej wody. To nigdy nie działa w ten sposób, że jak polecimy na Marsa, to rozwiążemy wszystkie ziemskie problemy, ale to zawsze działa w ten sposób, że jeżeli przestaniemy inwestować w rozwój nauki i technologii, to nie rozwiążemy żadnego. Mm-hmm. Jest to przekonujące. Zobaczymy, czy przekonałeś także naszego widza. Halo? Halo, słychać mnie? Cześć, tak, oczywiście. Mam bardzo dobre pytanie, czy mnie słychać, prawda? Cześć, jestem Marek, dzwonię z Bochni. I mam takie pytanie, rozgrzewkę dla Tomka. Gdybyś miał napisać jakąś ważną pracę przełomową i musiałbyś wybrać swojego promotora do tej pracy, to czy byłby to Krzysztof Meissner czy Andrzej Dragan? To jest bardzo trudne pytanie. Obydwu panów bardzo szanuję. Andrzeja Dragana bardzo lubię tak prywatnie, z profesorem Meissnerem nie jesteśmy na tych samych zasadach, nie mówimy sobie po imieniu. Natomiast Andrzej Dragan jest dla mnie absolutnym kosmitą. Jest człowiekiem, który ma mózg chyba skonstruowany na zupełnie innych zasadach. I wydaje mi się, odpowiadając na twoje pytanie, że ja po prostu bym tego nie ogarnął. To znaczy mnie się wydaje, że ja nawet jestem pewien, że jestem po prostu za głupi na to, żeby współpracować z Andrzejem. Natomiast z profesorem Meissnerem byłoby mi o tyle prościej, że profesor Meissner jest fizykiem cząstek. Ja zrobiłem doktorat z fizyki cząstek, więc choć jest ode mnie mądrzejszy o skalę, wiele skal rzędu wielkości, to może jednak łatwiej by nam było znaleźć gdzieś tam wspólne porozumienie z racji tego, że jesteśmy fizykami mniej więcej z tej samej dziedziny. Więc myślę, że raczej profesor Meissner. Okej. Tak jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałeś wcześniej, że twój mózg mógłby nie ogarnąć tego, o czym mówi Andrzej Dragan, to czy nie uważasz, że nie jest to jakaś po prostu część PR-owa? Ja oglądałem Hyde Park ten 15-godzinny ze Stanem, gdzie Andrzej Dragan po prostu, jak ktoś zadał jakieś pytanie, to on mówił, że to jest źle skonstruowane pytanie. Po prostu chodzi mi o to, że chyba więcej jest tego siedzenia na krześle w trakcie wykładu i tego PR-u całego ze strony Andrzeja Dragana, niż tak naprawdę tego, co jest jakieś przełomowe, można powiedzieć. Nie powiedziałbym w ten sposób. Andrzej Dragan zajmuje się dziedziną, która jest dla mnie dziedziną bardzo trudną. To jest dziedzina, to jako jedyny egzamin w czasie moich całych studiów, który inaczej skonstruuję to. Przez wszystkie moje lata studiowania, wliczając w to robienie doktoratu, był tylko jeden egzamin, którego nie zdałem w sesji zerowej. I to była fizyka kwantowa, bo to jest rzecz dla mnie tak trudna. A Andrzej jest specjalistą właśnie w tej dziedzinie, więc nie podpisałbym się absolutnie pod stwierdzeniem, że to, że to jest tak trudno zrozumiałe, to łatwo w tym jest ukryć właśnie jakiś taki PR. Nie, to są rzeczy bardzo trudne, bardzo nieintuicyjne. Miałem z tym zawsze problem, do teraz miewam z tym problem, jak czytam jakieś prace naukowe, które zahaczają o dziedzinę, którą zajmuje się Andrzej, to mam
z tym ogromną, ogromną trudność. Absolutnie to nie jest żaden PR, mówienie właśnie w ten sposób, czy zadając pytanie fizykowi, w ogóle fizykowi teoretykowi, a szczególnie fizykowi, który zajmuje się fizyką kwantową, pytanie jest niezwykle istotne i jeżeli ono jest zadane w sposób nieodpowiedni, to bardzo jest trudno na nie udzielić odpowiedzi. Nieodpowiedni mam na myśli nie to, że nie znam odpowiedzi, więc trochę przygrywam, tak, zadałeś nieodpowiedni sposób pytanie, tylko nieodpowiedni na przykład mało precyzyjne i trudno jest udzielić precyzyjnej odpowiedzi, jak jest pytanie nieprecyzyjne, więc nie. Natomiast oczywiście Andrzej Dragan jest osobowością, tak, on nie jest po prostu fizykiem kwantowym, on jest człowiekiem, on jest osobowością, jest człowiekiem, który potrafi o tym mówić, potrafi roztaczać no właśnie taką aurę, której być może, która może wyglądać trochę jak takie zagranie PR-owe, ale moim zdaniem nie jest. Dobrze, ja mam jeszcze dwa pytania. Tak. Drugie pytanie to jest o szkolnictwo w naszym kraju, takie to już bardziej trochę przykre. Bo szczerze mówiąc mnie trochę przeraża wizja, że moje dziecko pójdzie do szkoły, w której uczy nauczyciel, któremu trzeba dopłacać kilka stów do tego, żeby się zmieścił po prostu w minimalnej krajowej. I moje pytanie jest takie, czy nauczyciele w Polsce nie powinni być po prostu opłacani w taki sposób, żeby stało się to prestiżowym zawodem? I czy jest to trochę droga donikąd, takie zaniechanie tego szkolnictwa, to jest odnośnie tego szkolnictwa niższego, że tak powiem? I pytanie odnośnie szkolnictwa wyższego, czy nie mamy zbyt wielu tak naprawdę takich naukowców, sorry za określenie, ale darmozjadów, którzy siedzą na tych uczelniach pod okiem naukowców z poprzedniej epoki i tak naprawdę niczego tam nie robią, w takim sensie niczego przełomowego, tylko po prostu tam są i są promotorami magistrów, inżynierów i tak dalej. To jest moje pytanie drugie. Dobra, to teraz tak, mogę na jedno i drugie pytanie odpowiedzieć w wersji krótkiej, a mogę na wersji długiej. Ja może jeszcze zadam trzecie pytanie i się rozłączę. Wersji optymalnej, poproszę. To ja może odpowiem. Znaczy, zanim się rozłączysz, chciałem ci powiedzieć, że dzisiaj mamy akcję specjalną. 5 osób, które do nas zadzwoni, dostanie zestaw książek autorstwa Tomasza Rożka oraz żony. Tak, ta trzecia książka dla dzieci. Bo tak, książkę jedną znacie, bo to jest Akademia Superbohaterów. Ja o niej opowiadałem już poprzednio. Pierwsza książka. Tak działa człowiek? Tak, tak działa człowiek i książka druga, jak działa człowiek, to są książki nowe dla dzieci o anatomii człowieka tłumaczące właśnie, jak działa człowiek. Więc tak. Masz dzieci, czy nie potrzebujesz tych książek? Będę miał za 2 miesiące dziecko. No to odleżą sobie 5-6 lat te książki i się na pewno przydadzą, tak. Więc nie rozłącza się po zadaniu pytania, tylko zostaw swoje to dane. To ja może odpowiem jeszcze. Trzecia Akademia Superbohaterów, to już kiedyś te książki rozdawaliśmy. Panie, dziękuję. Dziękujemy. To zadaj to trzecie pytanie jeszcze. Wiesz co, może ja odpowiem na te dwa, dobra. A później będzie trzecie ewentualnie. Dobra. Zadałeś dwa pytania i krótka wersja odpowiedzi na jedno i drugie to jest tak. Tak, to znaczy oczywiście nauczyciele powinni być lepiej opłacani. Oczywiście, że tak. I uważam, że rzeczą niedopuszczalną jest sytuacja, niedopuszczalne to jest nawet złe słowo, to jest po prostu jak piłowanie gałęzi, na której siedzimy. I to zarówno na takim poziomie osobistym, tak, każdy z nas chce, żeby nasze dzieci były dobrze wykształcone, ale także na takim poziomie całego państwa, jeżeli nie kształcimy dobrze ludzi. Szczególnie w czasach tak szybkiego rozwoju, takiego wyścigu, nie tylko w technologiach kosmicznych, ale w zasadzie w każdych. Tak powinni być lepiej opłacani, tak ten zawód powinien być zawodem prestiżowym, tak do tego zawodu powinni iść najlepsi. Nie idą, z różnych względów. Często nawet jest tak, niestety to powiem i nie zrozumcie mnie źle, ja nie mówię, że tak jest zawsze. Ja tylko mówię, że na polskich uczelniach dobór na specjalizacje nauczycielskie jest doborem negatywnym. Profesorowie zachęcają do pójścia na specjalizacje nauczycielskie tych, którzy najgorzej sobie radzą.
Jeszcze raz, nie chcę być źle zrozumianym. Nie twierdzę, że wszyscy, którzy są na specjalizacjach nauczycielskich, to są darmozjady, to są ludzie, którzy źle, nie wiem, nie potrafią, źle sobie radzą na studiach. Nie mówię tego. Mówię tylko, że już na poziomie studiów i kadry naukowej ci, którzy radzą sobie gorzej, są zachęcani do tego, żeby iść na specjalizacje nauczycielskie. Jest to mega przykre, jest to strzelanie sobie w kolano z równoczesnym piłowaniem gałęzi, na której siedzimy. Ale przychodzę do ciebie... Nie radzisz sobie w życiu, ale to może zostać nauczycielem. To może, tak. I to, ja to naprawdę widziałem, jak ja studiowałem. Naprawdę to widziałem. Tak, zanim powiem 5 słów za dużo, to tu może postawię kropkę. Natomiast jeżeli pytasz o drugą rzecz, czy jest tak, że na polskich uniwersytetach są naukowcy, którzy nie popychają tego świata do przodu? Oczywiście, że są. Jasne, że są. I tak, oczywiście, często są promowani, często są utrzymywani jako niegroźna konkurencja dla tych, którzy są nieco wyżej. Tak, tak jest, no. Cóż mam powiedzieć? To nawet nie brzmi specjalnie dumnie. Jestem pracownikiem naukowym na uniwersytecie. A powinno. Często ludzie sobie myślą, a za przeproszeniem pierdzisz w stołek. A niestety powinno, czy stety, stety, powinno być czymś, z czego powinniśmy być dumni. Mhm. Ale naprawdę znam wiele przykładów młodych, bardzo zdolnych ludzi, którzy nie znajdują się w tej przestrzeni, bardzo często promowania miernoty. I dzisiaj całe szczęście dla siebie i na nieszczęście dla nas wyjeżdżają za granicę. Ale jesteś dzisiaj w stanie przekonać dobrze radzącą sobie w życiu inteligentną osobę o szerokich horyzontach zostać nauczycielem? Ja teraz mówię o naukowcach. Tak, bardziej, ale nie? Ja trochę wróciłem do poprzedniego. Wiesz co, ja przez kilka lat w życiu byłem nauczycielem. I trudno mi znaleźć bardziej satysfakcjonujące zajęcie niż bycie nauczycielem. Tyle tylko, że na samej satysfakcji za długo nie pojedziesz. Mhm. Jeżeli to jest coś, co ciebie buduje jako młodego człowieka, to do któregoś momentu to wystarczy. Ale od któregoś momentu, jak chcesz założyć rodzinę, chcesz, żeby ta rodzina była finansowo samodzielna, chcesz jeździć, jechać na wakacje, bo niby dlaczego miałbyś nie jechać na te wakacje, tak? I nagle zauważasz, że sorry, ale z tej satysfakcji to ty tego wszystkiego nie zrobisz. Jeżeli dodatkowo klimat, także klimat polityczny, utrudnia ci, czyli ktoś tam ci jeszcze, wiesz, kłody pod nogi rzuca, to w pewnym momencie mówisz, chrzanie to. No i jest pytanie, jak gdyby, jeżeli jesteś człowiekiem z tej grupy, bardziej takim z inicjatywą, to raczej będziesz tym, który zostanie, czy raczej będziesz tym, który ucieknie? I znowu, błagam, nie zrozumcie mnie źle. Ja nie mówię, że ci, którzy zostają, to są ci bez pomysłu, bez inicjatywy i tak dalej. Mówię tylko, że w szerokiej grupie, jeżeli ktoś ma uciekać, to raczej uciekają ci, którzy mają coś ponad. Mhm. A raczej zostają ci, którzy no niespecjalnie widzą przestrzeń poza. Mój tak. Boże, jak ja sobie teraz myślę, jak niektóre z tych wypowiedzi zostaną wycięte i... One przeniesione na papier i skrócone odpowiednio będą brzmiały tak, kiepsko. Tak, tak, i wyjdzie... Znaczy tak. Kiepsko, no. Będą brzmiały, jakbyś zaatakował nauczycieli. Kilkaset tysięcy ludzi w Polsce. Tak, nie atakuję was. Ja bardzo szanuję to, co robicie, naprawdę, bo ja wiem, jak to jest trudne. Ja też wiem, jak bardzo musi was boleć serce, bo mało kto wie o tym, jak ważne z punktu widzenia rozwoju człowieka, ale też rozwoju gospodarki jest to, żeby młody człowiek wychodząc czy kończąc ten proces edukacji był człowiekiem uniwersalnie wykształconym, cokolwiek to znaczy. To jest trochę inna dyskusja, ale zawieźmy to. Naprawdę to wiem i dlatego was cholernie szanuję. Natomiast tym bardziej mnie boli serce, jak widzę, że to kurde nie działa. Mhm. Że to nie działa i powiem więcej i będzie tylko gorzej. Niestety. To jest, ja raczej tak genetycznie jestem optymistą, ale będzie tylko gorzej. Bo jak czytam statystyki,
A lubię czytać statystyki, dlatego że one budują mój świat. Ja wtedy wiem, o czym mówię, jak popatrzę na liczby. I widzę, jaka część nauczycieli to są nauczyciele ciut przed emeryturą. I widzę, jak duży jest wakatów na przykład na nauczycieli przedmiotów ścisłych. No, ale ostatnio minister edukacji narodowej powiedział, że około 100 tysięcy nauczycieli musi zostać zwolnionych. Co jest bzdurą. Co jest absolutną bzdurą. I ja to postrzegam osobiście jako próba postraszenia środowiska przed kolejnym być może strajkiem nauczycielskim. To jest bzdura. Natomiast to, co się na pewno zadzieje, to całkiem spora grupa nauczycieli po prostu odejdzie. Chociażby dlatego, że są na emeryturze, czy będąc na emeryturze. Nawet ci, którzy mogliby gdzieś odejść, jeżeli mają 5 lat przed emeryturą, to nigdzie nie pójdą. Zacisną zęby i dociągną. Tylko jaka to jest motywacja? Ile przestrzeni człowiek jest w stanie w sobie znaleźć i jak długo jest w stanie zaciskać zęby? I teraz popatrz, my nie mówimy o kimś, kto robi rzeczy, które łatwo można zastąpić. My mówimy o kimś, kto kształci kolejne pokolenie. I to jest rzecz dla mnie niepojęta, że można dopuścić do sytuacji, w której ci, którzy kształtują kolejne pokolenie, to są ci, którzy są często, bo muszą, zaciskają zęby. Zapewne ci także, którzy czują ogromną taką, jakby to powiedzieć, taką misję, że tak, no ktoś to musi robić, ale to nie jest żadna motywacja, niestety. Tak, wróćmy do naszego widza, który miał jeszcze trzecie, ostatnie pytanie. Halo? Tak, jestem. Przepraszam, rozgadałem się. Tak. I przez to urodziło mi się jeszcze czwarte pytanie, ale to już nie wiem, czy będę miał czas. Ale to będzie takie szybkie też. No dobra, ale najpierw trzecie. Czy my nie jesteśmy jako rodzaj ludzki i teraz inteligencja, to będzie takie abstrakcyjne pytanie, poprani fizyką newtonowską, w cudzysłowie poprani fizyką newtonowską i przez to mamy taką granicę w przekraczaniu kolejnych barier i po prostu w wynajdywaniu rozwiązań, czy to po prostu w fizyce kwantowej na przykład. Czy my nie po prostu tak abstrakcyjnie nie powinniśmy wyizolować pewnej grupy ludzi, którzy się po prostu narodzą i w nich jest potencjał, że będą bardzo inteligentni, wyizolować ich i na przykład prowadzić odrębnym trybem edukacji i liczyć na to, że oni będą w stanie wymyślić coś innowacyjnego w przyszłości i dzięki temu, że nie będą spoprani tą fizyką newtonowską, którą my jesteśmy spoprani oczywiście. Już ci odpowiadam. Dziękujemy bardzo, zostaw swoje dane, pozdrawiamy. Już odpowiadam. Przypomniał mi się pan Neyman, który czas jakiś... Neyman, przepraszam. Ja nie jestem trochę w tematach, ale dostałem naprawdę sporo wiadomości z linkiem do pana Neymana, który nagrał wideo, w którym z taką groźną miną pytał, dlaczego jest tak, że okłamujemy dzieci tą fizyką newtonowską. Ja bardzo mu zazdroszczę, że on ogarnia fizykę kwantową. Ja tak średnio, nie? Więc naprawdę uważam, że dzieci powinny się uczyć fizyki newtonowskiej. To nie jest tak, że są dwa rodzaje fizyki. To nie jest tak, że ta newtonowska nagle stała się fizyką błędną. To jest tak, że o czym zresztą Andrzej Dragan też mówił, że my opisujemy świat takim, jaki ogarniamy w danym momencie i każda próba opisania go jest w pewnym sensie, Andrzej mówił o tym, że to jest ciągłe kłamstwo, tak? Ja bym się pod tym nie podpisał. To jest ciągła próba uproszczenia. I do któregoś momentu, to jak opisał świat Newton, zarówno ten świat nasz tutaj, zasady dynamiki Newtona, ale ten świat też taki większy, na przykład ruchy planet, ruchy księżyców, to wystarczyło. Natomiast w którymś momencie się okazało, że to jego przybliżenie nie do końca się sprawdza na przykład w takim bardzo mikro świecie. W związku z tym zaczęto myśleć, to był właśnie ten początek XX wieku, w którym uważano, że my już wszystko wiemy, zaczęto myśleć nad
próbą innego opisu tego mikroświata. Ale ten inny opis, on nie daje... To nie jest tak, że mamy dwa rodzaje fizyki i teraz albo dzieci uczymy tej prawdziwej, albo tej nieprawdziwej. Do któregoś momentu jedna jest prawdziwa, od któregoś lepiej się sprawdza ta druga. Ta druga jest bardziej abstrakcyjna. Niektórzy twierdzą, ja się pod tym bym podpisał, że dziecku łatwiej jest sobie radzić z abstrakcją niż dorosłemu, że dorosły także przez doświadczenia życiowe, przez obserwację świata, że trudniej mu wejść na jakieś takie abstrakcyjne poziomy. No to na co przykład... powiesz na ten pomysł, żeby wyizolować grupę ale mega zdolnych ludzi? Ale to się w zasadzie dzieje. System edukacji tak powinien działać. Mhm. Sprawny system edukacji powinien tak działać, żeby z szerokiej grupy ci, którzy są najzdolniejsi, chcieli iść dalej, kształcić się dalej. I teraz jest, no właśnie, tylko tam tylko widz zadał, jakby, przynajmniej ja tak zrozumiałem, i żeby ci, nie wiem, nami zarządzali, tak to dobrze? Nie, zrozumiałem? Żeby im nic nie mówić o tym Newtonie i o tych wszystkich jego teoriach, tylko w ogóle ich wrzucić w tą fizykę kwantową od początku. I żeby oni tworzyli technologię. No i tworzą, czas. Tak? Jeżeli im damy, jeżeli damy im możliwości, jeżeli damy im narzędzia, możliwości także finansowe, ale także możliwości organizacyjne, tu nawiązuję do trzeciego pytania, czy drugiego pytania właśnie o działanie polskiego systemu edukacji wyższej. No dlaczego uciekają? No dlatego, że tutaj tych możliwości nie mają, a gdzie indziej mają. I to gdzie indziej doskonale wie o tym, że jeżeli stworzymy odpowiednie warunki, to wtedy z całego świata będą do nas przyjeżdżali. Mhm. I tak to działa. Więc w gruncie rzeczy ten opis widza wyselekcjonujmy, dajmy im, żeby mogli... Tak, to działa. Nie wszędzie. W krajach, w których szanuje się rozwój intelektualny i jest świadomość tego, że za tym rozwojem i za tymi technologiami idzie także rozwój gospodarczy. Teraz odbierzemy sobie jeszcze jeden telefon, a potem wrócimy do rozmowy o kosmosie. Kto jest z nami? Witam serdecznie obu panów. Grzegorz Szkielc. Czy dobrze mnie słychać? Bardzo tak, dobrze. Bardzo dobrze. Ja mam pytanie również odnośnie edukacji. Jak pan sądzi, czy w Polsce nie ma za dużo miejsc na studiach humanistycznych, a z kolei za mało na studiach technicznych, inżynierskich? Czy nie mamy za dużo różnego rodzaju w każdym mieście większym filologii, filozofii, teologii i tak dalej, a z kolei za mało politechnik i tego typu kierunków? Jeżeli ktoś chce iść na politechnikę, to może. Jeżeli ktoś chce iść na kierunki humanistyczne, też może. To nie jest tak, że na kierunki humanistyczne miejsc jest nieskończona ilość, a na politechniki czy na studia ścisłe w skali kraju przyjmujemy tylko 100 albo 1000 osób. Tak? Więc tutaj każdy decyduje sam. Natomiast, natomiast ja może dopowiem odpowiedź na pytanie, które nie padło co prawda z twoich ust, ale jak gdzieś je tam słyszałem, tak mam wrażenie, między linijkami. Z całą pewnością dużo łatwiej jest stworzyć chociażby uczelnię prywatną, na której udajemy, że kształcimy młodych ludzi w dziedzinie nauk humanistycznych niż w dziedzinie nauk ścisłych. Więc tak jest. Bardzo dyplomatycznie to powiedziałeś. Ty nawet nie masz pojęcia, jak ja się staram dyplomatycznie. Nie, no, i ja rozumiem, czasem że mi nie wychodzi. Może istnieć uczelnia, na której Robert Lewandowski napisze pracę magisterską o Robercie Lewandowskim i jego drodze do sukcesu. Nie komentuję pracy Roberta Lewandowskiego, ale... gdyż jej nie czytałem. Tak, ale już samo zagadnienie było urocze. A trochę trudniej sprawić, żeby Robert Lewandowski nauczyć go skonstruować silnik spalinowy. Nie komentuję Roberta Lewandowskiego, konsekwentnie w to pójdę, bo nie znam Roberta Lewandowskiego osobiście. Raz się z nim tylko przywitałem przy jakiejś okazji. Nie znam go, nie czytałem jego pracy, nie oceniam jego poziomu naukowego.
jako niespecjalista oglądam jego poziom sportowy i się cieszę. Gola strzelił 20 minut. I się cieszę. Natomiast z całą pewnością jest tak, że jeżeli odwalamy absolutną manianę, to łatwiej jest ją zrobić na kierunku humanistycznym niż na kierunku ścisłym. Pewnie właśnie dlatego jest dużo więcej uczelni, nazwijmy to dyplomatycznie, szemranych z kierunkami humanistycznymi niż ścisłymi. Nie chcę przez to powiedzieć, taki disclaimer, nie chcę przez to powiedzieć, że każdy, kto skończył kierunek humanistyczny, jest, ma wykształcenie nic nie warte. Przeciwnie, uważam, że szczególnie dzisiaj, kiedy mamy takie zagadnienia u podstaw swoich filozoficzne, czyli humanistyczne, jak sztuczna inteligencja, jak kwestie związane z chociażby, nie wiem, biotechnologią bardzo często, jak kwestie związane z bardzo szybkim rozwojem medycyny. Wielu wyzwań nie da się rozwiązać, jeżeli nie włączymy w to wątków humanistycznych. Po to, żeby nie rozbić się o ścianę w rozpędzonym samochodzie z napisem dużym technologię, potrzebni nam są świetnie wykształceni humaniści, bo zawsze tak było, ale wydaje mi się, że dzisiaj to jest jeszcze bardziej kluczowe. Rozwój opiera się nie tylko na kierunkach ścisłych, ale na odpowiednich proporcjach kierunkach ścisłych i humanistycznych. Dziękujemy bardzo. Okej, okay, chyba, że jeszcze mogę kontynuować. I no to dawaj jeszcze, tak, jasne. Okej, to jak najbardziej zgadzam się z tym, że powinien być pewien uzupełnianie się tych kierunków humanistycznych i technicznych. Natomiast takie z kolei pytanie, czy w takim razie nie mamy w Polsce po prostu za dużo miejsc na wszystkie kierunki, zarówno humanistyczne, jak i techniczne. I co to nie powoduje, że kiedy tych miejsc na studia jest więcej niż tak naprawdę chętnych studentów, to tak naprawdę każdy w tym momencie może studiować, a nie studiują ci najlepsi. I często to jest tak, że ktoś ucieka na studia przed rozpoczęciem na przykład dorosłego życia czy pracy. Myślę sobie, że ten czas, o którym ty teraz mówisz, już mija. Dlatego, że do niedawna, no nie robiłem jakichś szczegółowych badań, więc nie powiem, czy do 5 lat temu, czy do 10 lat temu, ale do niedawna niemalże na każdy rodzaj pracy trzeba było pokazać dyplom skończonego uniwersytetu. Dzisiaj coraz częściej, i mówię to także z perspektywy osoby, która czasami szuka konkretnych osób do współpracy. Nie zwracasz na to uwagi. Ja w ogóle na to nie zwracam uwagi, naprawdę. Znaczy, jasne, że jeżeli muszę współpracować na przykład z prawnikiem, no to tak, to jest istotne. Tak? Jak idę do lekarza, no to jest istotne. Jak wsiadam do samolotu, no to chcę wierzyć, że on trochę polatał, ten człowiek, a nie tylko, nie wiem, skończył kursy, odpowiednie ma certyfikaty, a nie tylko na symulatorze, na jakiejś apce na komórce. Natomiast w wielu sytuacjach to dzisiaj już nie jest istotne. I popatrz, ty mówisz o miejscach na uczelniach, ale to tak naprawdę nie jest tak, że ktoś odgórnie decyduje, ile osób może studiować. Dzisiaj nie mamy problemu z tym, że dużo osób chce studiować, a miejsc jest za mało. My mamy raczej do czynienia z sytuacją jak gdyby o krok dalej. To znaczy tych miejsc na uczelniach jest dużo, dużo więcej niż osób, które chcą studiować. To powoduje często, ja pomijam takie kierunki bardzo charakterystyczne, nie wiem, psychologia, tak, gdzie zawsze jest więcej osób, czy powiedzmy prawo. Natomiast w wielu sytuacjach tak niestety jest. To powoduje niestety zaniżanie poziomu, ponieważ teraz po to, żeby utrzymać godziny dydaktyczne, po to, żeby utrzymać naukowców, którzy no, muszą zarobić, tak, no bo pracują na uczelni, no to się obniża poziom. I to jest ból. Natomiast wydaje mi się, że ten czas, w którym rzeczywiście na robienie wszystkiego trzeba było mieć dyplom uniwersytetu, że ten czas już minął. I że tylko często, jak to powiedzieć, mam wrażenie, że polskie uczelnie bardzo często jeszcze sobie nie uzmysłowiły tego, że ten czas już właśnie minął. Że
moment, w którym każdy musi skończyć studia, że tego już nie ma i tego już nie będzie, że dzisiaj w wielu miejscach i to coraz częściej tak będzie, bo widzę, bo tak już jest, liczy się doświadczenie, a nie liczy się konkretny papier, który, tak jak żeśmy wcześniej mówili, często jest papierem niewiele wartym. Masz dzieci? Jeszcze nie, planujemy z partnerką. A chcesz książki dla dzieci, czy jeszcze za wcześnie na nie? Partnerka akurat jest nauczycielką i zajmuje się dziećmi, więc bardzo chętnie marnuje się książki. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć, czy nie lepiej właśnie by było, gdyby przy tych samej subwencji na całą edukację zmniejszyć ilość miejsc na polskich uczelniach o połowę, czy wtedy właśnie... A nie, to by było świetnie, tylko kto by zatrudnił tą połowę pracowników uniwersytetów, których z dnia na dzień by trzeba było wyrzucić na bruk? Szkoły podstawowe, które cierpią na brak dobrej kadry nauczycielskiej. Najlepsi się zawsze obronią, natomiast... Jak mnie ktoś, Krzysztof, zapyta, czy znam, czy miałbym pomysł na ministra edukacji, pozwól, że podam twój numer telefonu. Oczywiście. Dziękujemy bardzo. Myślę, że to zagadnienie już sobie omówiliśmy na różne sposoby. Wróćmy na chwilę w kosmos. Jasne. Powiedz mi, jaka to jest skala? Bo dla mnie, jako człowieka niezorientowanego, to ja sobie wyobrażam, że tam raz na 3 miesiące coś tam poleci. A jak jest naprawdę? Nie wiem, od czego zacząć. W tym momencie Elon Musk ma ustawione 4 rakiety, które za chwilę polecą w kosmos. Okay? Mhm. W zeszłym roku wystrzelił 60 rakiet, o ile dobrze pamiętam. Okay. W tym samym czasie Europejska Agencja Kosmiczna wystrzeliła 3. Mhm. W tym momencie 2/3 wszystkich aktywnych satelitów, wszystkich, należy do jednego człowieka, do Elona Muska. Pozostała 1/3 należy do Europejskiej Agencji Kosmicznej, należy do NASA, należy do agencji narodowych, przeróżnych. Tych agencji jest przecież bardzo dużo. Jest bardzo dobrze działająca Kanadyjska Agencja Kosmiczna, jest świetnie działająca i szybko rosnąca indyjska, jest JAXA japońska. To pokazuje, jak bardzo ten rynek się zmienił, jak bardzo ten świat się zmienia. Czyli niemal codziennie startuje jakaś rakieta, można powiedzieć. Jeśli 60 wystrzelił Musk, 3 europejska agencja, no ale NASA coś tam wystrzeliła. No kilka dni. Chiny coś wystrzeliły w tym czasie, Indie coś wystrzeliły. Wczoraj wrzuciłem na mój kanał Nauka to Lubię film o chińskiej stacji kosmicznej. Mhm. Chińczycy rozpoczęli budowę. Badania rozpoczęli wcześniej, jakieś 10 lat temu, co też robi wrażenie, bo w ciągu 10 lat, ale pierwszy moduł wystrzelili w 2021 roku. Z końcem 2022 już mieli gotową stację kosmiczną na orbicie. Jasne, ona jest dużo mniejsza niż ta międzynarodowa stacja kosmiczna, ale jest stacją kosmiczną, w której normalnie przebywają ludzie, w której można normalnie przeprowadzać eksperymenty. Ale też jest podróbką? Wygląda tak jak ta poprzednia? Jeszcze raz? Też podróbka chińska? Też wygląda jak ta poprzednia? Wiesz co, no... Coś nowego swojego wprowadzili? Nie, no na pewno bardzo dużo swojego nowego. Oni zostali wyrzuceni z międzynarodowej stacji kosmicznej przez Amerykanów wtedy, kiedy Amerykanie zdali sobie sprawę, że tak naprawdę nie mają absolutnie żadnej pewności, czy te technologie zostaną wykorzystane w Chinach cywilnie czy wojskowo. Natomiast no już było za późno. Tak? Wiesz, no mówisz o podróbkach. Chiny to już dawno nie jest miejsce, w którym robi się rzeczy niskiej jakości. Tak. Natomiast oczywiście Chiny nauczyły się bardzo, bardzo dużo dzięki współpracy z Zachodem. Mhm. Tak. Wracając do skali tego, co się dzieje w kosmosie. Powiedziałeś o Elonie Musku. To jest dość niebezpieczne, że jeden człowiek taki kawałek tortu sobie odkroił. Tak, ja uważam, że to jest sytuacja potencjalnie niebezpieczna i to jest sytuacja, wiesz, my też musimy mieć świadomość tego, że Elon Musk funkcjonuje w przestrzeni jako taki buntownik i taki człowiek antysystemowy. On zresztą bardzo świetnie to rozgrywa, chociażby na Twitterze czy z Twitterem w roli głównej. To jest niesamowite, że w zasadzie potęga Elona Muska została wybudowana na pieniądzach państwowych. Ja teraz mówię o technologiach kosmicznych. Mhm. Elon Musk, SpaceX, jest firmą prywatną.
ale firmą, która dostała ogromne subwencje rządowe. Nie tylko subwencje w postaci gotówki, ale także technologii. Za obietnicę bardzo dobrych kontraktów, no Elon lata w tej wewte przewożąc różne rzeczy, nie tylko dla rządu amerykańskiego, ale także na przykład ludzi na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Zresztą w Gujanie w tym ośrodku spotkałem dwóch astronautów, których znałem wcześniej, ale nigdy jakoś nie mieliśmy tak dużo czasu na to, żeby normalnie porozmawiać. Jeden i drugi na Stacji Kosmicznej Międzynarodowej był, doleciał tam Falconem, czyli doleciał tam rakietą, która nie należy do NASA, tak? To znaczy ale rakietą, która została wybudowana za pieniądze NASA, dostała też niektóre technologie od NASA i za którą NASA płaci. To też jest zresztą bardzo, bardzo ciekawe, bo też funkcjonuje takie przekonanie, że z racji bardzo rewolucyjnego podejścia w ogóle do podbijania kosmosu, polegającego chociażby na tym, że niektóre elementy rakiety są, wracają na Ziemię, można je powtórnie wykorzystywać, w związku z tym ceny spadły, ale NASA za transport płaci cały czas tyle samo. Nie, znaczy jasne jest, że jak handlujesz z rządem, to zawsze podbijasz cenę 2-3-krotnie, tak. Bo rząd, i rząd to też wie, tak? To nie jest nic takiego. No ale to też pokazuje, jak bardzo ten antysystemowiec bazuje na pieniądzach publicznych. Więc to nie jest... Kłamców. To nie jest tak, jak się wydaje, że antysystemowiec wbił, zrobił, wywrócił stolik. Ja nie chcę powiedzieć, że on nie zrobił nic. Nie, on bardzo dużo zmienił. Ale akurat tego nie zmienił, że głównie te pieniądze, które idą w kosmos, a przynajmniej jeżeli mówimy o tym jakim dużym kosmosie, duże rakiety, duże transporty, to są pieniądze jednak wciąż państwowe. To jeśli mówimy o wyścigu kosmicznym... To gdybyśmy mieli zrobić ranking, to byłyby w nim kraje oraz Elon Musk, jak rozumiem. No wiesz, pytanie, czy kraje i Elon Musk, czy Elon Musk jako układanka, jako element amerykańskiego wyścigu. Okay. Nie? Ale on w każdej chwili, nie wiem, czy tak jest, ale być może może swoje usługi zaoferować komuś innemu. Może, jest pytanie tylko, czy by to utrzymał, tak? Czy to jest tak, że może w tym momencie odciąć się od bardzo lukratywnych kontraktów z amerykańskimi? To jak ten ranking wygląda dzisiaj? Na pewno Amerykanie są na pierwszym miejscu. Mhm. W zależności od tego, o czym mówimy konkretnie, to na drugim miejscu są Chińczycy. Ale na przykład Chińczycy, patrząc na to, co mają, co zrobili, są w dalekich misjach kosmicznych nieporównywalnie gorsi na przykład od Europejczyków. To Europejczycy wylądowali na Księżycu, na Tytanie, na Księżycu jednego z gazowych gigantów. To Europejczycy nie dość, że tam wysłali sondę, to na dodatek jeszcze moduł tej sondy wpadł w tą atmosferę. Tytan to jest jedyny księżyc, który ma atmosferę. I to jest jedyne poza Ziemią miejsce, o którym wiemy, na którym jest płynna substancja. Nie woda, tam jest mieszanka metanu, etanu chyba. Tam są normalnie rzeki z tego metanu płynnego. Morza, tam są pory roku, tam są deszcze, tam jest być może śnieg, ale nie wodny, tylko właśnie taki. I to tam Europejczycy wylądowali, nie Elon Musk, nie Chińczycy jeszcze. Być może kiedyś to zrobią, tylko Europejczycy. Więc nie da się odpowiedzieć tak jednym zdaniem. Zrobić każdy taki jest ranking. Mocny w czym innym. Znaczy... Nie a Amerykanie we wszystkim. Innym, ale jest tak, że ten ranking byłby troszeczkę inny w zależności od tego, o czym mówimy. Ale powiedziałeś wcześniej, że Rosjanie już z tego wyścigu moim zdaniem wypadli. Tak. Rosjanie już dawno funkcjonowali w nim tylko i wyłącznie dzięki współpracy z dużymi agencjami takimi jak NASA, także ESA. To nie była współpraca w rodzaju kroplówki, ale też wzajemne obciążenia nie były rozłożone równomiernie.
I to bardzo wyraźnie było widać chociażby w przypadku projektu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie Rosjanie w ramach umów międzynarodowych mieli dostarczać różne rzeczy, te wszystkie, czy powiedzmy te technologie, czy moduł, taki moduł był Europa chociażby, był, przepraszam, nauka, nie Europa, nauka, był mocno opóźniony, mało w ogóle nie rozwalił całej stacji, bo nie zadziałały silniki jakieś manewrowe przy już samym dokowaniu, czy przeciwnie, zadziałały wtedy, kiedy powinny być już wyłączone, stacją zaczęło obracać jak korkiem wylatującym z butelki pod wysokim ciśnieniem. Było poważne ryzyko, że w ogóle ta stacja się rozpadnie, bo nie była liczona na takie przeciążenia. Więc natomiast wszystko skończyło się w momencie rozpoczęcia wojny. I tutaj to spowodowało ogromne trudności dla i europejskiej, i amerykańskiej agencji kosmicznej, głównie europejskiej, dlatego że niektóre projekty naukowe były policzone na lata. Jest na przykład taki projekt lądownika europejskiego Rosalind Franklin, bardzo zaawansowanego lądownika, który miał osiąść na Marsie i prowadzić tam badania. No, ten lądownik jest. Tyle tylko, że on miał tam polecieć rosyjską rakietą. Gdyby dwa tygodnie później ta wojna wybuchła, to on był na Marsie. Mhm. Ale wybuchła dwa tygodnie wcześniej. I ESA uznała, że nie będzie z Rosjanami współpracowała. I teraz jest lądownik, ale dostosowanie go do rakiety jakiejś innej nie jest takie oczywiste. Europejczycy nie mają takiej rakiety jeszcze. Czy taką rakietą będzie Ariane 6, którą pokazywałem na zdjęciu? Nie jestem inżynierem. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Więc to generuje bardzo dużo problemów. Ale z całą pewnością na tym międzynarodowym rynku, czy w tym międzynarodowym wyścigu Rosjanie byli traktowani jako ci, którym nikt nie odbierze tego, że wysłali jako pierwsi człowieka. Nikt nie odbierze tego, że lądowali na Wenus. Nikt nie odbierze wielu, wielu różnych rzeczy. Ale w którymś momencie po prostu kurek z pieniędzmi, a w zasadzie nie tyle z pieniędzmi, ile raczej priorytety państwa rosyjskiego na tyle się zmieniły, że przestrzeń kosmiczna nie miała już priorytetu. W momencie, jeżeli nie ma priorytetu przez dłuższy czas, to w zasadzie wypadasz z wyścigu. I nawet jeżeli masz bardzo zdolnych ludzi, a w wielu miejscach, nie tylko w ESA, ale też w NASA słyszałem o bardzo zdolnych inżynierach rosyjskich, to jest za mało. To jest naprawdę za mało. To jest też trochę początek naszej rozmowy. Czy Europa, tak, jak w tym wyścigu? No, Europa ma bardzo zdolnych inżynierów. Polska też ma bardzo zdolnych inżynierów. Tylko że sam inżynier, jeżeli będzie siedział na kanapie i dumał, to na ten księżyc nie doleci. Rakiety nie wybuduje. Nowej technologii, nie wiem, komunikacyjnej nie wybuduje. Mamy na przykład świetnych specjalistów, którzy znają się na silnikach rakietowych. Zresztą niedaleko lotniska w Warszawie, Okęciu jest instytut cały temu poświęcony, czy tym się zajmujący. Tyle tylko, że oni bez odpowiedniej struktury, bym powiedział, bez odpowiedniego otoczenia i finansowania, oni niewiele mogą zrobić. Natomiast powiedziałeś, że oni wypadli z tego wyścigu już na zawsze, ale w sumie dlaczego? Dopiero co też powiedziałeś, że Indie nagle stają się mocne, skoro mają odpowiednich inżynierów, mądrych ludzi, mają tradycje kosmiczne, to przecież lada moment to nastawienie kraju, priorytety też się mogą zmienić. Ktoś może powiedzieć, wracamy do tego, z czego byliśmy dumni. Tak, może tak być. Wtedy, kiedy widzisz na liczbach, że kraj ci się rozwija i gospodarka ci się rozwija, wtedy rzeczywiście możesz, nawet kosztem ludzi, ale pompować pewne pieniądze, chociażby w technologie kosmiczne. Ale mam wrażenie, że to nie jest przypadek Rosji. Rosji, która w zasadzie finansowo była wybudowana na pieniądzach z paliw kopalnych. I tak, w którymś momencie ta wojna się skończy. Mam nadzieję, że niezbyt szybko, ale nie wykluczam tego, że wcześniej czy później będzie znowu business as usual i wszyscy będą chcieli znowu z Rosjanami współpracować. Jest tylko pytanie, czy w momencie, jeżeli ta wojna potrwa jeszcze trochę i gospodarki od strony energetyki
zaczną bazować nie na tych paliwach kopalnych, tylko w tej sytuacji no, muszą jakiś backup sobie znajdować, czy one będą chciały rezygnować z tego backupu i znowu kosztem jakiegoś kryzysu albo kosztem finansowym wracać w kierunku wschodnim? No to jest pytanie, na które oczywiście ja nie znam odpowiedzi. I tak, no mówiąc, patrząc w dłuższej perspektywie, może być, że Rosja kiedyś wróci. Ale ja mówię o tym wyścigu teraz, tak? Że to nie jest tak, że wojna się kończy jutro i pojutrze wracamy do stołu i Rosalind Franklin leci na Marsa i znowu płacimy Rosjanom za to, żeby dowozili nam rzeczy Sojuzem albo ściągali Sojuzem rzeczy na ziemię i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Odbierzmy sobie telefon. Halo? Halo? Cześć, cześć. Witam, Ryszard z tej strony. Cześć, witamy. Na początku podziękowanie dla pana Tomasza za wszystko, co robi w ramach projektu Nauka to lubię. Bardzo dziękuję. Natomiast dwa pytania kosmiczne, jeśli można, to zadam i rozłączę się, żeby nie blokować linii. Bardzo podobała mi się zarówno książka, jak i film Marsjanin. Jeśli mówimy o Marsie, czy to może tak wyglądać, a jeżeli nie, to jak może wyglądać życie na Marsie, życie człowieka na Marsie? No właśnie, życie człowieka czy życie na Marsie? Nie, życie człowieka na Marsie, osadnictwo na Marsie. Mhm. I drugie pytanie, czego tam oczekiwał po następcy teleskopu Webba, czyli o kierunki badań kosmosu w perspektywie 15, 20, 30 lat? Zanim się rozłączysz, to chciałem, brzmisz jak ktoś, kto ma książki Tomasza Rożka. Ale chętnie mogę podarować komuś. Okej, dobra, ląduję do ciebie, dziękuję. Dzięki. Zacznę od drugiego pytania, bo łatwiej mi jest na nie odpowiedzieć. Nie mam bladego pojęcia. Nie wiem. Nie wiem z wielu różnych powodów. Po pierwsze, trudno mi myśleć o następcy jakiegoś urządzenia w sytuacji, w której to urządzenie dopiero zaczyna działać. W związku z tym nie wiemy jeszcze, jakich danych nam dostarczy. Zwykle to jest tak, czy zawsze to jest tak, że budujemy jakieś urządzenie naukowe wtedy, kiedy w naszej wiedzy, w tym powiedzmy, ja sobie czasami naszą wiedzę tak wyobrażam trochę jak układanie puzli. Okay? I układamy jakiś obrazek i nagle w środku jest dziura. I mówimy, no i co tam może być? Jasne, że możemy zgadywać, ale chcemy wiedzieć. Więc próbujemy znaleźć sposób na to, żeby te puzzle się tam znalazły. I tak wybudowaliśmy Hubble'a, który jest niesamowitym urządzeniem naukowym i nam dostarczył taką ilość danych naukowych, o których nigdy byśmy nawet nie marzyli ci, którzy tego Hubble'a budowali. Ale z taką myślą budowano długo i w końcu wysłano na orbitę, czy nie na orbitę ziemską, tylko dalej w kosmos, teleskop Webba. Ale więc teraz ten Webb przez kolejne lata będzie dostarczał puzzle. My musimy te dane przetrawić, przerobić, przeanalizować i poukładać ten obrazek po to, żeby stwierdzić, że gdzie indziej jest dziura. I dopiero pod tą dziurę budujemy kolejne urządzenie. Taka jest kolejność. Gdzie będzie dziura z Webba? Nie wiem, bo na razie on dopiero zaczyna działać. To było drugie pytanie. Mój Boże, zapomniałem pierwszego. Szczerze mówiąc, ja też. Może wydawca nam podpowie, co to mogło być? Bardzo przepraszam. Ale zaraz na czacie na pewno podpowiecie. Zaraz czat nas uratuje. Bardzo przepraszam, ale tak się wkręciłem. Mars. Mars, tak, życie człowieka na Marsie. Tak. Marsjanin to jest w ogóle świetny film. Uprawianie ziemniaków na Marsie nie jest wykluczone, bo akurat ziemniaki to są takie rośliny, które spokojnie mogłyby tam funkcjonować, o ile oczywiście im zapewnić wodę, o ile zapewnić im odpowiednią atmosferę. Mars jest ogromnym wyzwaniem, bo tak, z jednej strony to jest planeta, która jest bardzo blisko nas. Z drugiej strony nie ma z nią tych problemów, które są z Wenus, czyli bardzo gęsta atmosfera, temperatura, nie wiem, 500 stopni na poziomie gruntu. Mars tego nie ma. Mars ma atmosferę bardzo rzadką, jest dalej od Słońca, ale z drugiej strony nie jest aż tak daleko od Słońca, żeby z kolei wyzwaniem były ekstremalnie niskie temperatury. Na Marsie w takim powiedzmy letnim sezonie w okolicach równika jest, nie wiem, kilkanaście stopni na plusie, może 20 stopni na plusie. To są takie temperatury,
temperatury. Całkiem przyjemnie, całkiem na wakacje. Miło, całkiem miło. Gdyby nie to, że tam nie ma czym oddychać. No i to jest, pewien kłopot. I to jest pewien kłopot. Więc tak, na Marsie z całą pewnością trzeba rozwiązać kwestię oddechową. Można ją rozwiązać przez założenie, nie wiem, jakiejś maski. Ale Mars, przez to, że nie ma pola magnetycznego i ma bardzo lichą atmosferę, dopuszcza też do swojej powierzchni dosyć sporo kosmicznego promieniowania. I to już jest problem dużo większego kalibru niż tylko kwestie oddechowe. Bo zwykłym takim kombinezonem się przed tym promieniowaniem nie ochronimy. Więc taka wizja ludzi maszerujących po powierzchni Marsa na spacery, hasających sobie w takich leciutkich kombinezonach, owszem w masce albo w takim w ogóle hełmie, ale ja jej nie widzę. Najpewniej to będzie tak, że jeżeli tam wylądujemy, to będziemy musieli się jak najszybciej skryć do jakichś jaskiń. Na Marsie ich nie brakuje. Ale być pojawi może... Pojawi się zasadnicze pytanie, po co w takim razie tam lecieć? Ja znam odpowiedź na te pytania. To one nie są zresztą jakoś... One częściowo już padły tutaj, te odpowiedzi. Dlatego, że jest tam... Dlatego, że tam jest tak trudno dolecieć, właśnie dlatego chcemy tam lecieć. Dlatego, że to tak, się ale wiąże... to jest króliczek, którego chcemy gonić, a nie ale złapać. Ale zawsze, ale tak jest zawsze. I cały nasz rozwój jako gatunku właśnie na tym polega. Mhm. Tylko i wyłącznie na tym. Ale za chwilę się okazuje, że samo gonienie króliczka daje nam bardzo dużo, bo daje nam wiedzę o innej planecie, która się może przydać do zrozumienia naszej własnej planety, może także jej przyszłości. Mars kiedyś wyglądał najpewniej tak jak Ziemia. Miał wodę ciekłą, miał atmosferę i tak dalej, i tak dalej. Co się stało tam? Czy to samo może się stać tu? To są pytania, na które, jasne, możemy kombinować. Mamy puzzle, jest dziura, możemy myśleć, jeden powie tak, inny powie inaczej. Jakiś puzzle się znajdzie dodatkowy, nie do końca wiemy, gdzie go dopasować, tak? Nie wiem, jakiś czas temu padło takie, no, to była duża rzecz, że na Marsie, że z powierzchni Marsa ulatnia się metan. Na Ziemi, jak się ulatnia metan, znaczy, że są bakterie. Tyle tylko, że nie wszystkie urządzenia ten metan rejestrują. To jest on tam, czy go nie ma? Jest ten puzzle, nie ma go. Gdzie go dopasować? Do góry tej dziury, czy na dół? To są w ogóle, to są fascynujące rzeczy, ale to do czego zmierzam? Do tego, że sam lot na Marsa to jest dopiero początek tych wszystkich trudności. Pobyt na Marsie jest z wielu punktów widzenia bardzo skomplikowany dla człowieka. No i później powrót. Na Marsie możemy być kilkanaście dni, może 20 dni i musimy wracać. Ale jeżeli cokolwiek się zadzieje, nie wiem, rakieta, którą mamy odlatywać, się zepsuje, uszczelka, no cokolwiek, to ci ludzie tam będą musieli być kolejnych 500 dni. Jeżeli na to nie będą przygotowani, chociażby jeżeli chodzi o jedzenie, o schronienie, o wodę i tak dalej, to oni tam po prostu umrą. Na oczach 8 miliardów Ziemian, którzy to będą widzieli. Więc to są konkretne problemy. Myślę, że za mojego życia tam dolecimy, chwilę pobędziemy i wrócimy. Natomiast myślę, że za mojego życia nie powstanie kolonia taka albo taki ośrodek, jak chociażby w filmie Marsjanin, gdzie ludzie będą normalnie mogli funkcjonować, być, żyć, prowadzić badania naukowe, nie wiem, uprawiać te ziemniaki i tak dalej, i tak dalej. To jest bardziej niestety złożone. Nasz widz powiedział o filmie Marsjanin, natomiast jak cię słucham, to jednak przypomniał mi się też film, który robił furorę mniej więcej rok temu, Nie patrz w górę. O tak. Prawda? Dobry film. Dobry film o dzisiejszych czasach, ale to chyba nie trzeba polecać, bo wszyscy pewnie już obejrzeli. Mamy kolejnego widza. Halo? Cześć, dzień dobry, słyszymy się? Tak, cześć. Wspaniale. Ja chciałem bardzo podziękować na wstępie za Nauka to lubię junior. Mój syn uwielbia ten cykl o sondzie kosmicznej i to właśnie z jego powodu dzwonię. I czy jest w planach odcinek o planetach karłowatych lub czy można prosić o jakieś ciekawostki z nimi związane, może jakiś wątek polski? I tak samo jakby dało się go pozdrowić, ewentualnie jak już zgarnę dla niego te książki, czy byłaby szansa na jakąś dedykację, bo nie idziemy spać bez cyklu o sondzie, śmiejemy się w domu, że bez tego dzień stracony.
A powiedz, jak ma twój syn... Wojtek. Wojtek. Więc Wojtku, kochany, ja cię bardzo pozdrawiam i bardzo cię proszę, żebyś tej ciekawości naukowej ciebie, młodego człowieka, nigdy nie zatracił, bo naukowiec to jest ktoś, kto jest po prostu ciekawy, a ciekawość jest przydatna w życiu nawet wtedy, kiedy tym naukowcem nie będziesz. To, co mogę powiedzieć, to to, że przygotowuję książkę o sondzie kosmicznej, trochę na bazie tego serialu, więc ta książka myślę, że będzie za kilka miesięcy. I mogę też chyba zdradzić, że oprócz książki będą też inne rzeczy związane z kosmosem i z tą sondą. I myślę, że jeżeli jesteś wiernym widzem tego serialu, czy tej serii o sondzie kosmicznej na Nauka to Lubię Junior, to będziesz też bardzo zadowolony z książki i z innych rzeczy. Nie chcę jeszcze za dużo mówić o nich, bo one na razie są na stole. Trochę zależy od tego, czy się uda też pieniądze znaleźć na to, żeby je zrealizować, ale jeżeli się uda, to wtedy będzie się dużo działo w dziedzinie kosmosu dla młodych ludzi, być może przyszłych astronautów na Marsie. Ale to ten zestaw książek z dedykacją. Ten zestaw książek dla Wojtka, tak? Tak jest. I jeszcze mógłbym prosić właśnie coś o tych planetach karłowatych. Ta Ceres, Makemake, które u nas bez przerwy są kręcone. Pytanie, czy cokolwiek o nich moglibyśmy usłyszeć, może o Plutonie, dlaczego ich planeta nie jest, jak to się stało, czy mamy tam jakąś ciekawostkę, żeby mógł sobie syn odsłuchać. Jasne. Więc tak, zaraz opowiem o Plutonie i o jako przedstawicielu no, ogromnej rodziny planet karłowatych, czy czasami się mówi o nich planetki. Planetki brzmi trochę mało poważnie, więc ja akurat używam planet karłowatych. Natomiast powiem ci tak. W Nauka to Lubię jest mnóstwo pomysłów. Te pomysły realizujemy po kolei, jak mamy za co je realizować, mówiąc w największym skrócie. Więc jeżeli przyjdzie ten moment, to powstanie też druga seria o przygodach sondy kosmicznej, gdzie ona poleci dużo dalej niż tylko w Układ Słoneczny. Ja może powiem dla tych z was, którzy nie znają tej serii, że jakiś czas temu pomyślałem, że chciałbym stworzyć serię dla młodych widzów o przygodach sondy kosmicznej. Ta sonda jest dość inteligentna, taka nawet lekko zadziorna, bym powiedział, ale wymarzyłem sobie, żeby ta sonda była animowana w takiej technologii poklatkowej z plasteliny. Mhm. To czegoś, do czego ja tak z dzieciństwa może mam ogromny sentyment, a czego dzisiaj się w zasadzie nie pokazuje. No jesteś boomerem. No, jestem i cóż z tego, no i co mam z tym zrobić. I rzeczywiście dzięki wsparciu mecenasów Nauka to Lubię taka seria powstała, w całości wyprodukowana za te pieniądze, które ci z was, którzy nas wspierają, nam po prostu dają i powstała. I o tej serii właśnie Wojtek mówił. Więc tak, seria numer 2 o sondzie, która poleci dużo dalej, ona jest na stole. Jeżeli będzie okazja i możliwość, to powstanie. Natomiast o planetach karłowatych i o Plutonie. No z Plutonem przykra sprawa, nie? Bo zdegradowali go. No właśnie, to jest pytanie, wiesz, tak z ludzkiego punktu widzenia nieco zdegradowany, ale z drugiej strony on rzeczywiście jest inny. On nie pasuje do tych pozostałych planet, które są w naszym układzie. Wszystko wskazuje na to, patrząc na jego wielkość, ale patrząc też na jego powierzchnię, na to, jak się porusza, on ma no, po trochę innej orbicie. Wszystko wskazuje na to, że on nie powstał w tym procesie, w którym powstawały wszystkie planety Układu Słonecznego, że on po prostu w którymś momencie wpadł do naszego Układu Słonecznego i został grawitacyjnie uwięziony w pewnym miejscu, grawitacyjnie przez Słońce i przez resztę planet i już po prostu tu został. A choć definicja planety nie jest taka mega ścisła, to jednak on jest na tyle inny, że po prostu z tej definicji wypadł. Mhm. I tyle. Planety karłowate. Natomiast planety karłowate, ich jest naprawdę bardzo dużo. To znaczy, trudno nawet powiedzieć ile, bo mówimy o samym skraju Układu Słonecznego, o czymś, co się nazywa obok Oorta, o miejscu, w którym być może takich planet, takich obiektów jest bardzo dużo. Natomiast z całą pewnością to jest obszar, w którym rodzą się komety.
i w którym, i z którego czasami wypadają komety, a jak wypadną ze swojej orbity, to na złamanie karku, można by powiedzieć, lecą w kierunku no, najcięższego, czy najbardziej masywnego, tak powinienem powiedzieć, obiektu, czyli w kierunku Słońca. Nie lecą po linii prostej, tylko po mniej lub bardziej wydłużonej elipsie i czasami, jak akurat tak się to poukłada, to jesteśmy w stanie je zobaczyć. Mhm. Często bywa też tak, że uderzają w któregoś z gazowych gigantów, albo w Jowisza, albo w Saturna. One są drugimi, najbardziej masywnymi obiektami i one w pewnym sensie są takimi naszymi strażnikami, bo jeżeli miałoby się coś znaleźć bardzo blisko nas, to najpewniej uderzy, właśnie zostanie ściągnięte przez Jowisza czy przez Saturna i być może jest tak, że to, że na Ziemi przez tak długo życie miało ten ogromny komfort, żeby powstać i żeby bez większych problemów ewoluować, to właśnie dzięki tym gazowym gigantom. Dzięki temu, że jesteśmy ani za blisko, ani za daleko, dzięki temu, że jest Jowisz, Saturn, dzięki wielu, wielu, wielu różnym warunkom, które zostały spełnione i dzięki temu tu jesteśmy. Tu w kanale sportowym, ale też tak, tu, tak powiem, bardziej na poziomie meta. Tak, a jeśli chodzi o samą obecność człowieka w kosmosie i to, o czym rozmawialiśmy. Mówiliśmy o Marsie i o tym, że chcemy tam polecieć. Jakie są jeszcze cele dzisiaj ludzi względem kosmosu? Co jeszcze próbujemy aktualnie osiągnąć? Mówisz teraz o badaniu kosmosu, czy już o człowieku w kosmosie? Mówimy o tym, jakie stawiają sobie cele największe agencje kosmiczne, co, w którym kierunku chcą iść, co chcą zrealizować, jakie plany? To nie jest jeden cel. To jest działanie w wielu różnych kierunkach. To jest oczywiście badanie obiektów w kosmosie. Nie, bo ty zaczynasz mówić znowu tak, że tak powiem, górnolotnie. A ja mówię zadaniowo. Chcemy na Marsa? Okej, okay. To jest jeden z celów. Co jeszcze chcemy zrobić? Na pewno chcemy lepiej poznawać Ziemię. Mhm. Dlatego zupełnie innym obszarem jest budowanie urządzeń, których się nie wysyła daleko w kosmos, w kierunku na przykład Plutona, ani Jowisza, ani Saturna, tylko na orbitę ziemską. Po to, żeby obiektywy, tak, albo urządzenia badawcze nie były skierowane na zewnątrz, tylko do środka. To też jest trochę związane z tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Po co nam kosmos? To nie tylko chodzi o tą komórkę. To chodzi o to, że my lepiej rozumiemy w ogóle, co się dzieje u nas. Bo niektóre rzeczy lepiej widać z naszej orbity. I czymś takim są chociażby zmiany klimatu. My to jesteśmy w stanie lepiej rozumieć, jak patrzymy na to z góry. Więc zupełnie innym, czy no innym nie, no, ale jak gdyby osobną taką ścieżką jest to, że wysyłamy urządzenia na orbitę po to, żeby patrzyły na Ziemię. Wysyłamy urządzenia w kosmos po to, żeby badały inne obiekty. Przykładem, na przykład w kwietniu, być może nawet mi się uda tam pojechać, na Gujanę znowu, będzie wystrzeliwana taka sonda JUICE. I to jest sonda w kierunku księżyców gazowych gigantów. Po to, żeby zbadać wodne światy. To są księżyce niesamowite, na przykład księżyc, nie wiem, Europa. To jest księżyc, który nie ma w ogóle jakby skalistej nawierzchni. On jest w całości pokryty oceanem. Mhm. Ten ocean ma grubość, ma lód, oczywiście tam jest zimno, nie ma atmosfery, lód grubość kilku, może kilkunastu kilometrów, ale pod nim ten ocean jest płynny. Może tam jest życie. To w ogóle niesamowicie, Europa w ogóle niesamowicie wygląda, bo ona nie jest takim lodowiskiem, tak? Gładko i biało, tylko ona jest popękana. Ona jest tak, jak gdyby tam w środku po prostu coś cały czas... Ona jest popękana. W miejscu, w którym pęknie, wylewa się woda i od razu zamarza. Ale z jakiegoś powodu ta woda nie jest przezroczysta, czysta. Tylko w tym miejscu, gdzie jest pęknięcie, zostawia taki rudawo-brunatny ślad. Mhm. Więc ona cała wygląda, jakby ją ktoś, wiesz, tak, nie wiem, posiekał czymś. Mhm. I teraz bada się to miejsce, no myśmy tam nigdy nie wylądowali. Bada się to z zewnątrz, na przykład teleskopami różnego rodzaju. I ktoś mówi tak, słuchajcie, ale te ślady rudawe, czy ten taki osad, on trochę się zachowuje tak, jak gdyby tam były bakterie. Czy są? Trudno powiedzieć, póki nie wylądujemy, nie będziemy wiedzieli. Więc oczywiście misje planetarne, misje księżycowe to jest coś innego. To nie jest tak, że
wiesz, wywala się sonda, a później to co, to ona będzie obserwowała klimat, czy poleci na Jowisza? To są zupełnie, zupełnie inne kategorie. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz to są badania prowadzące do tego, żeby człowiek leciał gdzieś. Na razie takim celem, patrząc daleko w przód, jest Mars. Dalszych nie ma. Jeżeli mówimy dalszych, jeżeli chodzi o odległość. Ponieważ technologie, jakie mamy, technologie budowy silników, nie pozwalają nam na to, żeby sensownie myśleć o lotach człowieka jeszcze dalej. Mhm. Po prostu tego nie zrobimy, tak? Bo a kiedy zagospodarujemy Księżyc? Wiesz co, no Amerykanie mówią, że wylądują do 2020, nie wiem, może w 26. Pewnie jak wylądują, to krótko po tym zaczną budować tam stałą bazę. Chińczycy twierdzą, że zaczną bazę budować przed 2030, więc to się nie zadzieje za 50 lat, to się zadzieje za chwilę. I co tam powstanie? Baza, która być może będzie bazą startową dla Marsa, być może będzie takim ośrodkiem, w którym będzie badane górnictwo kosmiczne. Być może będą się starali stamtąd wydobywać, czy z Księżyca wydobywać niektóre minerały, może niektóre izotopy, na przykład taki jest izotop helu. Który Księżyc może być żyłą złota? Złota nie, ale no, może... Wiem, tak. Metaforycznie. Nie, wiem, tak, przepraszam cię. Ale być może tak. To trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo my tych technologii jeszcze nie mamy, nie? To jest trochę pytanie, czy żyłą złota, dosłownie i metaforycznie, może być, jak zaczniemy wiercić i wydobywać coś spod biegunów. Może tak. Na razie tego nie robimy, bo na razie nie mamy tych technologii i możliwości. Ale być może, jak jeszcze się podniesie temperatura o stopień, bądź dwa, bądź trzy, to na tyle dużo lodu się gdzieś tam potopi, że będziemy mogli to robić. Więc z całą pewnością ci, którzy mają technologię, będą próbowali to robić. To, czy się to będzie biznesowo spinało i w którym momencie się to będzie biznesowo spinało, to będziemy wiedzieli dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli tą technologię. A jak uzasadnić tą kilkudziesięcioletnią lukę, jeśli chodzi o człowieka na Marsie? Na Księżycu, bardzo prosto, finansowo. A wtedy, kiedy ludzie lądowali na Księżycu, budżet NASA, to było mniej więcej 4% budżetu federalnego całych Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj budżet NASA jest, nie wiem, jakby w przeliczeniu, tak? 20-krotnie mniejszy, 10-krotnie mniejszy. A technologia też jest tańsza. Tak, ale nie wszystko się da, ale nie aż tak tańsza. Mhm. Nie, czy do któregoś momentu było warto, bo tam jeszcze wchodził element polityczny, walki, kto będzie pierwszy. W momencie, jak Amerykanie byli pierwsi, to zainteresowanie polityków spadło. Naukowców nie, polityków tak. Ale znowu, naukowiec siedzący na kanapie, jeżeli nie ma narzędzi, to może siedzieć na kanapie i tylko dumać, ale tych puzli nie ułoży. Polityk musi mu dać pieniądze do tego, które będą narzędziem do tego, żeby zdobywać. A Księżyc sam w sobie jest atrakcyjny jako miejsce, które stawia przed nami wyzwania? Czy jest za prosty? Tak myślę, wiesz, z całą pewnością, gdyby tutaj siedział ktoś, kto się zajmuje Księżycem, to by powiedział, że bardzo, bardzo wiele rzeczy chcielibyśmy o nim wiedzieć. To nie jest tak, że my o Księżycu wiemy wszystko. Księżyc jest dużo prostszy niż, nie wiem, niż na przykład Ziemia. Nie jest aktywny geologicznie na przykład. Nie ma atmosfery, więc ogromna wiedza jakby fizyki atmosfery poszczególnych planet, czy powiedzmy Księżyców w przypadku Tytana, no na Księżycu tego nie ma, no bo nie ma atmosfery. Także pod wieloma względami jest prostszy. Ale to nie jest tak, że my wiemy o nim wszystko. To jest tak, że my chcemy na nim wylądować po to, żeby na nim coś budować, także dlatego, żeby to było pierwszy krok dalej w kosmos, ale także po to, żeby mieć wyzwanie. I tu nie chodzi naprawdę o to, że my lubimy mieć wyzwanie dla samego wyzwania. Jeżeli jest cel, to czasami droga dotarcia do celu jest ważniejsza niż osiągnięcie tego celu. I wydaje mi się, że to dotyczy nie tylko technologii, ale nie jestem sportowcem, ale wydaje mi się, że także sportu. Że to nie sukces sportowy nas buduje jako ludzi,
albo sukces zawodowy, tylko to, jak dochodzimy do tego. Wielokrotnie się potykając i tak dalej, ale nie tylko pewnie w naukach, ale w naukach, w technologiach na pewno. Intuicja mi mówi, że w sporcie też więcej się uczymy na porażkach niż na sukcesach. Ktoś, kto z jakiegoś powodu dostaje te sukcesy jeden za drugim, raczej skończy jako osoba zepsuta niż jako osoba doskonała, w takim bym powiedział górnolotnie. Tak? I dokładnie tak samo jest z technologiami. Na Księżyc chcemy lecieć, bo to jest skomplikowane. Na Księżycu chcemy budować, bo to jest skomplikowane. Przeliczniki włożonego euro czy włożonego dolara w technologie kosmiczne dają minimum 4 dolary bezpośredniego zwrotu, a pośredniego zwrotu około 12-14 dolarów. Jako laik to miałem wrażenie, że Księżyc po prostu znudził się wszystkim, że uznano, nie ma co, już tam byliśmy, nic tam wielkiego nie zobaczymy, trzeba kierować naszą uwagę w zupełnie inne rejony. Tak nie jest moim zdaniem. Wielokrotnie od tamtych czasów, no, ponad 50 lat temu, wysyłaliśmy na Księżyc sondy badawcze, sondy robotyczne. One są w stanie zrobić dużo, ale nie wszystko. A przede wszystkim, jeżeli chcemy poznać człowieka, to musi tam lecieć człowiek. Mhm. Jakiegokolwiek robota byśmy wybudowali, on nie pomoże nam w zrozumieniu człowieka w kosmosie, póki nie wyślemy człowieka. Nie mówiąc już o tym, że wiesz, no, my patrzymy na przykład z zachwytem na łaziki marsjańskie, które poruszają się z prędkością po prostu ślimaka czy żółwia. Jasne, robią dużo pożytecznych rzeczy i tak dalej. A cofnijmy się 50 lat wstecz do łazika księżycowego, którym kierował człowiek, który jeździł no, nie tak szybko jak auto na autostradzie, ale mniej więcej tak szybko, jak tutaj samochody na Mordorze w tych małych uliczkach. Okay? Dlaczego? Dlatego, że człowiek siedział za kierownicą czy za joystickiem. I dlatego, że nie trzeba było komunikacji z Ziemią, gdzie jakiś inżynier, jasne, on nie decyduje w tym momencie skręć w tamtym, nie. Ale nie potrafimy budować urządzeń, które będą się po Marsie, nie po drodze na Marsie, tylko po skalistym gdzieś, jakieś zapadliska, poruszały się i badały z takim rozmachem i z taką dokładnością, jak sytuacja, w której tam będzie siedział człowiek. Mhm. Czy jest z nami widz? Halo? Halo, jestem Dawid z tej strony z Wrocławia. Czy mnie dobrze słychać? Tak, bardzo dobrze. Dobrze. Przede wszystkim chciałem podziękować Tomkowi za to, co robi. Sam jestem pasjonatem tematu. Dziękuję bardzo, szczególnie ze względu na mojego syna, który myślę, że dzięki tobie dużo się nauczy, jak będzie wchodził w dorosłe życie. Cieszę się, że zeszliśmy na temat Księżyca. Mam kilka pytań. Postaram się je zadać w takiej bardzo prostej formie, czyli to będą zdania. I poproszę naszego gościa, żeby się do nich ustosunkował. Czy się zgadza, czy nie, albo może czy w ogóle nie jest w stanie odpowiedzieć. Pierwsze pytanie. Pierwsze bazy na Księżycu, Marsie w punktach libracyjnych ułatwią dominację militarną na Ziemi. Kto zbuduje pierwsze bazy w kosmosie, będzie dominował wojskowo na naszej planecie. Jest w tym sporo racji. Tak. Okej. Okay. Wyścig w kosmos jest ważny, ponieważ ujawnia problemy. Kto pierwszy zna problemy, ten pierwszy tworzy rozwiązania, a te tworzą patenty, pieniądze i gospodarkę. W 100% tak. Wyścig w kosmos może być współczesnym wyścigiem do nowego świata z XVI wieku. Przyszłe mocarstwa i nowe gospodarki, chociaż nawet jeszcze nie znamy, powstaną na bazie obecności w kosmosie. Na bazie technologii, które stworzymy po to, żeby być w kosmosie, tak. Okej. Okay. Żyjemy w czasach, gdy kapitał jest przyzwyczajony do szybkich zwrotów, a ludzie do szybkiej nagrody, dlatego ciężko wytłumaczyć inwestycje długoterminowe, w tym te w kosmos. Oj tak, bardzo tak. Okej, okay. Chiny mają szansę wyprzedzić Stany Zjednoczone w wyścigu kosmicznym, ponieważ są gotowe do większych poświęceń, na przykład w prawach człowieka, co dla Zachodu jest trudne do zaakceptowania. W dużej części tak, natomiast samo poświęcenie to trochę mało. Musisz mieć know-how. Amerykanie wciąż mają go więcej. I chociaż oczywiście wielu rzeczy nie są w stanie zrobić tak szybko, z powodów, o których wspomniałeś, to wciąż są na czele. Ale z całą pewnością tak może być. Tak, ja kilka lat temu byłem w Szanghaju, to było chyba pierwszy raz, jak byłem w Chinach i ogromne wrażenie na mnie zrobiło, bo ktoś mi powiedział, że byłem z okazji Expo, któregoś Expo i ktoś mi powiedział, że na potrzeby Expo powstało, teraz już nie pamiętam ile dokładnie, ale kilka linii metra. Po prostu. Mhm. Nie? Ja mówię, wow.
kilka linii metra tylko na potrzeby wystawy międzynarodowej, a ktoś mówi, no dobrze, ale popatrz, tutaj kiedyś była dzielnica tak zwanych hutongów, starych takiej chińskiej zabudowy tradycyjnej. Oni po prostu przyszli, powiedzieli, nie wiem, macie dobę albo macie dwie doby, bo my to zrównujemy z ziemią. Czy chciałbyś, żeby w twoim kraju rozwój technologiczny się odbywał takim kosztem? I tutaj odpowiedź już jest bardziej zniuansowana. Więc jasne, tak, Chiny mają coś, czego my w świecie zachodnim nigdy nie, mieć nie będziemy, albo na odwrót. Nie mają czegoś, co my mamy, czyli poszanowania dla jednostki, dla praw jednostki, dla własności jednostki i do któregoś momentu, tak, mogą oczywiście dzięki temu szybciej biec. Okej, okay, następne pytanie. Ostatnie sankcje Stanów Zjednoczonych narzucane na mikrokontrolery dla Chin są jedynie objawem. Tak naprawdę chodzi o zatrzymanie rozwoju Chin w dziedzinach takich jak sztuczna inteligencja i właśnie wyścig w kosmosie. Nie jestem ekspertem od elektroniki, natomiast to, co powiedziałeś, ja bym się pod tym podpisał. Mhm. Amerykanie narzucą swój porządek w kosmosie na podstawie porozumienia Artemis Accord. Taki jest jego ostateczny cel. Nie wiem. Okay, dobrze, to dziękuję. Szczerze mówiąc, liczyłem, że może rozwiniesz się trochę na kilka z tych pytań, więc... Aha, ja wiem, to sorry, bo myślałem, że ty to tak mówisz, żebym powiedział tak albo nie. Dlatego tak odpowiedziałem, tak albo nie. To świetnie. Ja je chciałem gdzieś zaznaczyć, bo mam wrażenie, że tutaj na początku pojawiło się dużo edukacji, takich tematów pobocznych. Myślę, że to są takie rzeczy bardziej związane z tym, co może spotkać nas i nasze dzieci, czyli właśnie obecność wojskowa, to jak się będzie kształtowała geopolityka na podstawie wyścigów w kosmos. Więc jeżeli coś ci przyjdzie gdzieś po drodze do głowy związanego z tymi tematami, to bardzo proszę. Dobrze, jasne. Bardzo ci dziękuję. Przepraszam, że nie trafiłem w twoje oczekiwania. Myślałem, że chodzi o to, że po prostu rzucasz tezę i jesteś ciekawy, czy ja się z nią zgadzam, czy nie. Także jeżeli pojawi się w dalszej rozmowie któryś z tych wątków, to postaram się go rozwinąć specjalnie dla ciebie. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To, co jest jakimś wyzwaniem, jakimś problemem potencjalnie do rozwiązania, to jest ewentualna kolizja kosmiczna. Tak. Tym też się zajmujemy. Była misja DART, z tego co kojarzę. I jej rezultaty były zaskakująco pozytywne. Zadowalające, nawet nieco bardziej zadowalające niż przypuszczali inżynierowie. W pięciu słowach, dla tych, którzy może nie do końca śledzili ten temat, jednym z wyzwań wielu naszej obecności w kosmosie, ale naszej mam na myśli teraz nie nas latających gdzieś, tylko nas mieszkających na obiekcie kosmicznym przy Ziemi, jest to, że przecież w nas może w każdej chwili coś uderzyć. W przeszłości bywały takie sytuacje, kiedy coś waliło tak spektakularnie, że na przykład zmiatało 90% życia z planety. Więc oczywiście ten temat jest nieco rozpoznany. Zresztą na Ziemi są nawet ślady takich sytuacji. I dla naukowców trudne było dotychczas to, że mając taką świadomość i wiedząc o tym, jak w kosmosie jest wiele różnego rodzaju obiektów, które potencjalnie mogą w nas uderzyć, nie byli w stanie z tym absolutnie nic zrobić. Istnieją systemy, NASA ma taki system, ale nie tylko NASA, systemy, które śledzą takie obiekty potencjalnie dla nas groźne. W internecie bez problemu można znaleźć takie długie tabele, w których są rozpisane prawdopodobieństwa. Te obiekty, jeżeli są odpowiednio duże, że je widzimy, widzimy nie gołym okiem, tylko jakimś systemem, są badane, nanoszone są poprawki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, za każdym razem było to samo. No i cóż z tego, tak, że będziemy to wiedzieli, skoro nawet... Lepiej nie wiedzieć. No, więc może lepiej nie wiedzieć. Natomiast rzeczywiście chwilkę temu miała miejsce pierwsza misja, właśnie nazwana DART, która w skrócie polegała na tym, że w kierunku obiektu... Tak z filmów, przypierdzielić. Tak, przypierdzielić. W kierunku obiektu, który akurat nam nie zagrażał. Tak? To nie to, że on leciał w naszym kierunku. W obiektu o znanej trajektorii, o znanej wielkości, znanej masie. Uderzmy w ten obiekt czymś, co wybudujemy na Ziemi i sprawdźmy, czy jakkolwiek to cokolwiek zmieni. I się okazało, że zmieniło. To znaczy zmieniło trajektorię o tyle. To może nie brzmi jakoś spektakularnie, bo... Że nie leciało w Ziemię, a już leci. Tak, to jest szczęście. Zaledwie o kilka metrów, ale kilka metrów
dla obiektu, który zauważamy daleko od nas, w zupełności wystarczy, żeby on nas minął, a nie w nas uderzył. To była pierwsza próba. Rzeczywiście liczono to, wyliczano to. Wcale nie jest prosto wyliczyć, bo to, no, nie mamy do czynienia z dwoma obiektami odizolowanymi, tak? Jak dwie kule bilardowe, gdzie można w kąty z, nie wiem, zasady zachowania pędu policzyć. Nie, znaczy tam są inne obiekty. One grawitacyjnie na to wszystko wpływają. To jest wszystko jeszcze w ruchu. Nie da się tego policzyć teoretycznie. Trzeba to wypróbować. Wypróbowano, uderzono. Obiekt zmienił swoją trajektorię na tyle, że powiedziano: OK, dobra, jesteśmy na etapie, na którym wiemy, że tego typu rzeczy działają. Teraz chcemy wybudować jeszcze większy taki, powiedzmy, impaktor, po to, żeby spróbować uderzyć jeszcze większy obiekt i też to sprawdzić. To są ładunki nuklearne? Czy... Nie. To jest fizyczne uderzenie. Tam nie ma, nie wiem, jakiegoś wybuchu. Wybuch nie jest dobrym pomysłem, bo jeżeli jakaś skała leci w twoim kierunku to nagle i ty ją rozwalisz na pięć skał, to nagle masz problem z pięcioma kawałkami, a chodzi o to, żebyś miał problem z jednym, tylko chodzi o to, żebyś go przesunął, żebyś zmienił na tyle, żeby on nie uderzył w ciebie. Jasne, są różne pomysły, zacumujmy tam statek, który odpali silniki rakietowe i przesunie. Być może kiedyś będzie taka technologia, na razie nie ma. Na razie pierwsza misja DART pokazała, że jeżeli dobrze wyliczymy i uderzymy, to przesunie. Mhm. Tyle. Więc jest coś optymistycznego w tym, że jak przypierdzielisz, to będzie dobrze. No dobrze, mamy kolejnego widza, halo. Cześć, Radek z tej strony. Cześć. Cześć, Radku. Chciałbym zapytać o możliwość sterowania pogodą przez człowieka w globalnej skali w odniesieniu do obecnej sytuacji pogodowej w Europie, gdzie pojawiają się teorie spiskowe, że na przykład system HARP może za to odpowiadać w dobie globalnego kryzysu energetycznego. Co o tym sądzisz? Nie znam technologii, która by mogła sterować pogodą w skali globalnej. Znam technologie, które umożliwiają krótkookresowe sterowanie pogodą w skali bardzo lokalnej. I to sterowanie pogodą to nie zmiana temperatury o 5, 10, 20 stopni, tylko to jest na przykład wywoływanie opadów. Natomiast wszystkie historie, które no, też oczywiście do mnie trafiają, jak i do wielu z nas, pokazujące na przykład mapę temperatury Europy, gdzie Europa, czy Unia Europejska nawet, tak, jest na plusie, więc to dobrze dla nas. Ukraina jest na lekkim minusie i się tłumaczy, no, że fajnie, że jest na lekkim minusie, bo dzięki temu obrońcy nie zapadają się w błoto. Za to Rosja jest na grubym minusie i że to jest dowód na to, że Amerykanie prowadzą wojnę także na tym poziomie pogodowym i tak tym joystickiem kręcą, że tu jest dobrze, tu jest średnio, a tam jest bardzo źle. Nie wierzę w to. Nie znam takiej technologii. Trudno mi w ogóle uwierzyć, że taka technologia jest możliwa. Atmosfera jest systemem tak skomplikowanym, że próba wpływania na niego, takiego wpływania lokalnego, że tu podwyższymy, tu obniżymy, tu jeszcze bardziej obniżymy, moim zdaniem jest absolutnie niemożliwa. Okej, dzięki. Bardziej pytałem w odniesieniu do systemu na przykład HARP i ewentualnej ingerencji w jonosferę. Czytam o tym, ale to nie jest coś, co moim zdaniem... Okej, nie jestem specjalistą od fizyki atmosfery. Fizyki atmosfery się uczę od dużo mądrzejszych ode mnie, chociażby wtedy, kiedy realizuję jakieś materiały dotyczące zmian klimatu. Natomiast za każdym razem, kiedy rozmawiam z fizykami atmosfery, to oni mi mówią, to jest wszystko tak bardzo skomplikowane, tak bardzo chwiejne, tak bardzo podatne na jakieś lokalne zmiany, które później mają konsekwencje gdzieś dalej, że system, czy on jest amerykański, czy chiński, czy jakikolwiek inny, który miałby kształtować pogodę na poziomie globalnym i to pogodę właśnie tak, że tu będzie temperatura wyższa, tam nieco niższa, ja w to nie wierzę. Dziękuję. Dzięki bardzo. Dziękuję. Masz dzieci? Jeszcze nie, ale planuję.
A książki chcesz dla dzieci, czy jeszcze nie? Bardzo chętnie. Dobrze, to dostajesz książki. Ostatni to był komplet na dzisiaj. Krzysztof, czy ta woda jest do picia? Tak. Czy ona tu stoi na przykład po kwiatkach, wiesz, jeszcze... Z... No, nie, za kogo nie masz. No nie wiem. No. To jest woda z Europy. Z Europy. Z księżyca Europy. Tak. Świetnie. Słuchaj, powiedz mi, kiedy my sobie polecimy w kosmos? We dwóch na przykład. Wiesz co, jeżeli masz 60 milionów dolców... Nie mam, ale jak będę chciał no wydać mnie jeszcze 60 tysięcy złotych. No a dobra, ale w kosmos masz na myśli co? Tak po prostu... Dobry selfiat, żeby był. No ale to nie musisz tam bardzo w kosmos lecieć. To wystarczy takim samolotem, takim, który ci się... No nie, no, chciałbym wylądować sobie na Księżycu. A nie, to na Księżyc, a to grubo. Nie, nie, to... Nie? Wiesz co, no... Ja ci życzę jak najdłuższego życia. Obawiam się jednak, że za 60 tysięcy złotych na Księżyc raczej nie dolecimy za naszego życia. Okej. A kiedy turystyka kosmiczna jako taka wejdzie w kolejny etap? Czyli nie w etap pod tytułem, hej, to jest możliwe, można tam polecieć, jak jesteś kosmicznie bogaty. Tak. Natomiast w etap, ej, w tym roku rozrobię coś naprawdę popieprzonego i chyba naprawdę w ten kosmos polecę, bo mam na to fanaberię i zrobi to powiedzmy jedna osoba na 1000, ale każdy z nas będzie znał taką osobę, która Jasne. Poleciała sobie w kosmos. Wiesz co, no to jest znowu pytanie, co to znaczy w kosmos? Czy rzeczywiście lądując na Księżycu, czy lecąc na orbitę taką niską? Mhm. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest na kilkuset to kilometrach. To co i kiedy będzie możliwe, twoim zdaniem? Wiesz, no trudno jest taki harmonogram robić, nie? Mhm. Natomiast no już jest możliwe i myślę, że w przyszłości to będzie, no może nie standardowe, ja wiem, jak kupienie sobie biletu w locie po to, żeby polecieć do Nowego Jorku, ale w najbliższym czasie to będzie, myślę, już całkiem osiągalne. Takie loty, gdzie wsiadamy w coś w rodzaju samolotu, lecimy na tyle wysoko, żeby przez kilka, może kilkanaście minut poczuć nieważkość i wracamy. No więc jeżeli o tym mówisz i widzimy Ziemię, rzeczywiście jesteśmy już na tyle daleko, że widzimy owal Ziemi, jesteśmy poza atmosferą. Mhm. Wschód możemy zauważyć Słońca, zachód Słońca, co podobno każda osoba, z którą rozmawiam, która była w kosmosie, mówi, że jest czymś niesamowitym, tak? Bo dopiero wtedy widać, jak cieniutka jest ta nasza atmosfera, nie? Że ona jest po prostu jak bańka mydlana i jak bardzo nieodpowiedzialnie postępujemy, nie szanując jej. Mhm. To coś takiego będzie możliwe, w zasadzie już jest możliwe, będzie możliwe coraz bardziej i myślę, że będzie całkiem osiągalne. Jeżeli mówimy o locie na stację kosmiczną albo na coś do czegoś rodzaju hotelu kosmicznego, to nie jest takie proste, to jest bardziej złożone, to myślę, że w takich... Wiesz, w takich kwotach, które może nie są dla każdego osiągalne, ale tak jak mówisz, są na tyle osiągalne, że każdy z nas kogoś takiego będzie znał. Mhm. No to jest kwestia, moim zdaniem, 100 lat, 10 lat, 20 lat. Inne pytanie to jest to, czy ta rzeczywiście tak duża grupa ludzi będzie to chciała zrobić, bo czym innym jest bycie na chwilkę w nieważkości i powrót, a czymś zupełnie innym jest funkcjonowanie w tej nieważkości, co jest bardzo trudne, jest bardzo niewygodne, nasz układ trawienny nie jest do tego przygotowany, tam śmierdzi, tam... Śmierdzi? Śmierdzi. Dlaczego? No dlatego, że nie do końca nasz układ pocenia działa dobrze, nie? I to jest kłopot. Tam jest mnóstwo rzeczy, wiesz, no chcesz się załatwić, no nie możesz tego zrobić w normalny sposób. Chcesz zjeść sobie coś, nie wiem, doprawić, tak? No nie, no jesz papkowate rzeczy, które po prostu są w torebce i muszą być papkowate, nawet jeżeli to jest ryż, to on musi być rozgotowany po to, żeby kawałek ryżu ci gdzieś nie odleciał. Bo jak odleci, a wpadnie na przykład do filtra i ten filtr zablokuje, albo jeżeli, nie wiem, posypiesz, nie wiem, chcesz chciał sobie doprawić solą, pieprzem i takie ziarenko gdzieś poleci, wpadnie ci do oka, to jest kłopot. To jest cała masa różnych wyzwań, z którymi, o których my się w ogóle jakby tu na Ziemi nie zastanawiamy. A one tam są. Zwykłe napicie się czegoś. Rozmawiałem to z 2 miesiące temu z takim Włochem. Luca Parmitano był astronautą latającym. Zresztą mało się nie utopił w kosmosie. Co też jest paradoksem, bo się w kosmosie możesz się utopić, nie wiem, w łyżeczce wody. Tak? Mhm. Po prostu w pewnym momencie on musiał wyjść na zewnątrz, był spacer kosmiczny,
przestało działać urządzenie, które zbiera całą wodę, która się gdzieś tam osadza z naszego oddechu czy z naszego ciała. Po prostu przestało działać. I w pewnym momencie w jego kasku, hełmie tym, zaczął po prostu bąbel wody się pojawiać. I nic z tym nie zrobisz. Jak go zaciągniesz nosem, a przecież musisz oddychać, to się utopisz. My w ogóle o takich rzeczach nie myślimy. Nie, poczekaj, teraz trochę zgubiłem. Utopisz się w momencie, jak wciągniesz trochę wody nosem? No wiesz, jak wciągniesz tej wody trochę dużo, jak zaczniesz kaszleć, to nie jest takie całkiem oczywiste, no tu na ziemi coś odkaszlniesz. Mhm. Poza tym, wiesz, a niech ten bąbel ci się rozbije na dwa mniejsze i przy drugim oddechu wciągniesz ten drugi. Jest po tobie. Mimo tego, że to nie jest tak, że tam był basen wody, to po prostu szklanka może tego była. Więc to, i teraz, wiesz, jak jesteś na tej orbicie przez kilka, na orbicie, powiedzmy w tym stanie nieważkości, gdzieś tam poza atmosferą, minutę, dwie, pięć, niech będzie dziesięć. To jest zupełnie inny poziom, niż jak jesteś tam przez dwa, trzy, pięć dni. A lot na Księżyc to jest jeszcze wyższy poziom. I ja nie wiem, czy kiedykolwiek my będziemy na Księżyc latali w dającej się przewidzieć przyszłości, tak wakacyjnie. Ja czasami sobie myślę, że owszem, ta obietnica jest kusząca, może nie z Księżycem, ale z hotelem na orbicie. Natomiast ktoś, kto będzie oferował takie rzeczy, zarobi podwójnie. Zarobi raz wysyłając tam ludzi i drugi raz ściągając ich, bo będą błagali, zapłacimy ci każde pieniądze, tylko mnie ściągnij. To jest moja teza. Może trochę humorystyczna, może nie, ale rzeczywiście, znaczy życie tam, ono tylko w filmach wydaje się takie super. To jest bardzo, bardzo trudna rzecz. I rozmawiając z astronautami, jak się z nimi chwilkę dłużej rozmawia, to oni to mówią, nie? Później wracasz i przez jakiś czas nie umiesz chodzić. Kręgosłup tam ci się prostuje. Jest jak struna. Tutaj on ci się wygina, bo nie grawitacja powoduje. To. On ci się prostuje i przyjeżdżasz tu na Ziemię, zanim on ci się znowu powygina, co jest bolesne, to nie umiesz na przykład biec. Chodzisz trochę jak na idealnie gładkim lodowisku, raczej się czegoś trzymając. U niektórych to jest kwestia dni, ale niektórzy nawet po kilku tygodniach mają problemy na przykład z dobiegnięciem gdzieś. Po prostu się przewracają, nogi im się plączą. Ja już nie mówię o tym, że w dłuższej perspektywie jest zanik mięśni, zmniejszenie gęstości kości. Przekonałeś mnie. Jak wakacje, to bardziej w Turcji niż na Księżycu? Z Księżycem bym nie ryzykował. Na orbitę... Na chwilkę. Paść, co słychać, szybkie zobaczyć. Zdjęcie i wracam. Zobaczyć. Kto jest z nami? Halo? Dzień dobry, słuchaj mnie? Tak. Chciałbym zadać bardzo takie może naukowe pytanie do pana Tomasza Roszka. Otóż, jeśli chodzi o auta elektryczne i ich akumulatory, to w tym momencie stanęliśmy troszeczkę w miejscu, ale rok temu, w 2022 roku w lutym, profesor James Quad z Adelaide z Australii udowodnił zjawisko superabsorpcji. Nie wiem, czy pan profesor Rożek jest akurat w temacie, ale bardzo mnie ciekawi, co na ten temat myśli. Chodzi o to, że udowodnił takie zjawisko, że czym większa bateria, tym więcej energii potrafi przyjmować. W tym momencie czekamy na prototyp takiej baterii. Wydaje mi się, że to może być dosłownie przełom całej elektroenergetyki oraz przyszłości elektromobilności. Chciałbym po prostu spytać, czy pan profesor się zagłębiał w temacie. Ja wiem, że to jest nieco inna skala, ale po prostu jestem ciekaw, czy pan profesor o tym słyszał, co o tym myśli. I oczywiście pozdrawiam wszystkich. Nie blokuję linii już. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękujemy. Nie mam o tym bladego pojęcia. Szybko odpowiedź. Szybko odpowiedź. Po prostu nie wiem, tak? Nie słyszałem o tym, ale nie podpisałbym się pod stwierdzeniem, że stoimy w miejscu. Tak może się rzeczywiście wydawać, ale jak popatrzy się na przykład na, jak się wyrysuje wykres i na jednej osi na przykład się wyrysuje czas, a na drugiej osi wyrysuje się pojemność akumulatorów tej samej wielkości, to rzeczywiście to robi wrażenie, jak z czasem
coraz więcej energii jesteśmy w stanie zmagazynować w mniej więcej tej samej wielkości akumulatorze. Tak? Ale fajnie, że ten temat został wywołany, bo chciałem się zapytać o wynalazek, o którym jest ostatnio dość głośno, o baterie cienkowarstwowe. Mm-hmm. Poniekąd to jest wynalazek polski. Maczamy w tym palce, tak można powiedzieć. Za mało na ten temat wiem, żeby, szanując naszych widzów i ciebie, żeby odpowiadać z pełnym znawstwem. Okay. Czytałem o nim, ale to było coś na poziomie bardzo mocno popularnym. W związku z tym, a mam doświadczenie, że czasami ten poziom popularny w detalach nie odpowiada stanowi rzeczywistemu, więc wolałbym się nie opierać tylko na tym. Nie mam wystarczającej wiedzy, żeby o tym mówić. Natomiast ta miniaturyzacja baterii versus ich ona pojemność, jest. No to jest... Ona jest, jest i to można bardzo łatwo sobie sprawdzić. Wystarczy dzisiaj zobaczyć, jaka jest pojemność baterii standardowa, jaka była kiedyś. Przecież nasze telefony nie stają się coraz większe z przymusu, tylko chcemy mieć większe wyświetlacze. A jak często biznes nie tworzy technologii, tylko ją zabija? Często. Na myśli to, że jeśli rzeczywiście stworzona zostanie bateria, którą można ładować bez utraty jakości przez 60 lat, jak to słyszałem o tych bateriach cienkowarstwowych, to jaka jest szansa na to, że ktoś w jakiejś wielkiej korporacji powie, to wspaniale, musimy taką baterię mieć w swoich telefonach, a jaka jest szansa na to, że powie, dajmy im miliard, żeby to zakopać? Bardzo duża jest szansa, wiesz, no trudno mi jest w konkretnych liczbach to podawać, bo też nigdy takich badań nie robiłem ani nie widziałem, ale znam wiele przykładów, gdzie rzeczywiście ktoś miał świetną technologię, znajdował inwestora, myślał, że Pana Boga złapał za nogi, bo teraz to ruszy i nagle się okazywało, że właściciel, nowy właściciel temat zamykał. Bardzo często tak jest, kiedy inwestor jest, że tak powiem, branżowy. Jakiś czas temu to może bardzo taka jest niszowa sytuacja, ale ona też jak gdyby to pokazuje. Uczestniczyłem w takim turnieju, zresztą nocnym, ponad, nie wiem, 7 godzin trwał chyba, badmintona, bo gram. I spotkałem tam człowieka, który opowiadał o sytuacji, on się zajmował może mniej produkcją, chyba bardziej handlem narzędziami wysokospecjalistycznymi. Opowiadał mi o technologii tworzenia warstw, które są wykorzystywane w piłach. Została taka technologia stworzona, została kupiona przez dużego inwestora z branży i to było na tyle, tak? Mhm. To znaczy nagle zniknęła z rynku, choć rynek myślał, że dzięki temu, że zainwestował ktoś z branży, to teraz właśnie ona dostanie kopa, ale zniknęła. Tak jest też bardzo często, tak słyszę na przykład w tematach, szczególnie w tematach, w których rynek zainwestował dużo pieniędzy. Na przykład w technologię pozyskiwania energii słonecznej. I teraz zainwestował dużo w ogniwa krzemowe. W interesie takiego dużego inwestora nie jest to, żeby pojawiło się coś lepszego. Jest to, żeby ewentualnie to coś lepszego kupić, żeby mieć na zaś. Mhm. Natomiast na razie idziemy dalej w to, bo tu żeśmy zainwestowali, więc chcemy, żeby był z tego jak największy zwrot. Tak. To jest duży problem, bo to tak naprawdę powoduje, że w wielu sytuacjach moglibyśmy iść do przodu, a stoimy w miejscu. A kosmos może być, a propos tej energii słonecznej, naszą elektrownią? Może być. I Europejska Agencja Kosmiczna zresztą prowadzi taki projekt. Na razie on jest projektem, bym powiedział, koncepcyjnym. Natomiast uważam, że ma ku temu, znaczy ma wszystkie narzędzia, żeby rzeczywiście to sprawdzić, wybudowania na orbicie urządzenia czy paneli, jakiegoś systemu paneli, które mogłyby pozyskiwać energię słoneczną niezależnie od pogody, niezależnie tylko od dnia. Tak, to jest wyzwanie, tak? Ale to też nie jest tak, że nie ma pomysłów na to. To po prostu trzeba sprawdzić. To można przesłać mikrofalami, to można przesłać, nie wiem, laserem. Jest kilka rzeczy na stole. Póki tego nie sprawdzimy, nie będziemy wiedzieli. Ale to nie jest science fiction. To nie jest wizja taka jak budowa miasta na Marsie. Mhm. Dzisiaj budowa miasta na Marsie, czy nawet dzisiaj budowa stałego ośrodka naukowego na Marsie, dla mnie jest wizją
science fiction, bardziej fiction, bo nie mamy żadnej z tych technologii, która by to umożliwiła. Otóż budowa elektrowni słonecznej na orbicie taką wizją science fiction nie jest. Jest dla mnie wizją science. Mamy wszystkie kropki. Do zrobienia, tak. Ciekawe. Kto się dozwonił? Halo? Dobry wieczór. Z tej strony Maciek z Przemyśla. Pana Tomasza lubię i chciałem pozdrowić, ale się muszę z panem nie zgodzić. Nad tym, co pan mówił o SpaceX i Elonie Musku. Tyle, co on zrobił dla planszy kosmicznej, gdzie była tak naprawdę zapaść po wahadłowcach w 2011 roku, gdzie Stany nie mieli czym to lecić na swoją stację, nie mogli wozić swoich astronautów, to on naprawdę jako sektor kosmiczny pociągnął ich do przodu. Pełna zgoda. Ja się z tym zgadzam. Ja tylko mówię, że on nie zrobił tego za prywatne pieniądze. On to zrobił za pieniądze państwowe. Na początku jednak włożył swoje pieniądze, co to miał, że za czwartym razem dopiero mu wystarczyło, żeby w kosmos polecić. Rakieta po 3 razy się rozbiła. Co swoją drogą, tak, nie, to jest wszystko prawda. Dlatego ja mówiąc o tym, zrobiłem taką uwagę, że ja absolutnie nie twierdzę, że on jest ogarniętym kombinatorem. Ja tylko mówię, że jego obraz jako człowieka, który niemalże sam, własnymi rękami, za własne pieniądze, totalnie wywrócił do góry nogami cały rynek, to jest obraz nieprawdziwy. Tam jest mnóstwo pieniędzy publicznych NASA. Tam są także technologie NASA. NASA mu dała silniki, które były... On od początku współpracuje z nimi, tak. Bo bez tego by nawet nie mógł zacząć pracować tam. No więc ten obraz, który funkcjonuje w takim szerokim... w szerokiej publiczności, czy w szerokiej publiczności, i ten obraz prawdziwy, one są dość daleko od siebie. Ja tylko to mówię. A to, że on zrobił dużo, w sensie zrewolucjonizował, wywrócił do góry nogami. To tak, oczywiście tego mu nigdy nikt nie odbierze. Ja tylko mówię, że on w dużej części to zrobił za pieniądze publiczne i dzięki temu, że od NASA dostał na przykład technologię na budowę silników, które... A co pan myśli teraz o Starshipie? Jak to będzie? Jak mu to uda się? Ponoć już mają być testy w tym roku... To chociaż już od 2 lat ma wylecieć w kosmos, ale pierwszy orbitalny. Życzę mu tego, jak... no mam na imię Tomasz, więc jestem jak niewierny Tomasz. Póki nie zobaczę, to w to nie uwierzę. Pamiętam... Oj, nie wiem, który to był rok, ale w Australii odbywał się taki największy na świecie kongres astronautyczny, na którym on powiedział, że Elon Musk powiedział, że nie wiem, 2017 może był, może 16. On wyszedł na mównicę, on tam miał wykład przed kilku tysiącami inżynierów kosmicznych, ludzi z branży. Powiedział, wyląduje na Marsie do 2024. Tak, wszyscy, wszyscy wiedzieli. 29. Tak, wszyscy wiedzieli, że tego nie zrobi. Wszyscy wiedzieli. Z nim włącznie. Z nim włącznie. Ale on to zrobił z jednego prostego powodu. Ale za jakieś 20-30 lat, jak będzie tak dążył, to może mu się uda. Ale jasne. Ale z jakiego powodu to zrobił? On to zrobił z jednego prostego powodu. Dzisiaj, jak mówisz, kto doleci na Marsa? Elon Musk. Okej? Okay? Jak łączysz kropki, tak jak mówi, łączysz, na tym polega PR też. Jak go odpowiednio dobrze zrobisz. Zaklepał sobie pierwszeństwo. Po to, żeby się kojarzyło. PR-owe pierwszeństwo oczywiście sobie zaklepał. I powiem ci więcej. Jak on startował pierwsze rakiety, jedna po drugiej, trzecia, po prostu wylatywały w kosmos. On nie rezygnował. Znaczy nie wylatywały, po prostu się rozpadały, eksplodowały, nie działały. On nie rezygnował, tylko robił kolejne. Gdyby którakolwiek agencja narodowa po pierwszej eksplozji rakiety byłaby druga, po drugiej program byłby zamknięty. Dymisję. Stanęlibyśmy w miejscu. A on mówił, OK, robimy dalej. I działał dalej. I działamy dalej. To jest różnica. To jest różnica. Jak rozmawiam z astronautami, którzy latali na Falconach, mówią tak, nie ma
dwóch takich samych Falconów. Każdy kolejny jest ulepszoną wersją poprzedniego. Każdy kolejny to jest nauka z poprzedniego. W dużych agencjach to tak nie działa. Jest rakieta, która jak lata, to póki nie wybuchnie, nikt w niej nie zmieni nawet śrubki. Jasne, że są rakiety, nie wiem, na przykład rakieta Saturn V, o ile dobrze pamiętam, 13 razy leciała w kosmos, za każdym razem z sukcesem. Super. Ale każda kolejna była w zasadzie w tym samym miejscu, co poprzednia. On tak nie działa. Mhm. I dzięki temu właśnie on zdobywa miejsca, których agencje narodowe nigdy by nie zdobyły. Dziękujemy bardzo za telefon. Dzięki. Widać, że prawdziwy pasjonat podróży w kosmos. Tak. To się dało usłyszeć, wyczuć. Natomiast chciałem cię zapytać o nasz polski grajdołek. Mhm. Polska płaci rocznie 27 milionów euro. ESIE? Tak. Nie, 48. Od nowego tego... Czekaj, ja wyczytałem na stronie polskiej rządowej. Statystyczny Polak płaci na technologie kosmiczne... Obliczona dla Polski roczna składka podstawowa wynosi obecnie 27 milionów euro. Okay. Ponadto na najbliższe 3 lata Polska zadeklarowała łącznie, o to chodzi, tak, 51 milionów euro na programy w następujących obszarach. I tu są wymienione. Tak, tak, tak. Czyli sumując... to jest 40, tak? Mówisz 48. 7, a obowiązkowej składki to jest 27. To są liczby. No za tyle się nie kupi Neymara nawet. Kompromitująco małe. To są liczby kompromitująco małe. Nasz wkład w Europejską Agencję Kosmiczną... To jest budżet Legii Warszawa. To jest poniżej 1% budżetu całej agencji. Mhm. Statystyczny Polak płaci na rozwój technologii kosmicznych około 6 zł w skali roku. 50 groszy miesięcznie płacimy na podbicie kosmosu, tak? No, coś okay. Tak. Ale uwaga, bo to jest gdzie bardzo ważne. Gdzie można się domagać zwrotu, skoro nic z czego nie podbiliśmy? Bardzo ważne, bardzo ważne. To są pieniądze, które z budżetu państwa, tak jak mówię, zresztą składane z kilku ministerstw, są przeznaczane na rozwój technologii kosmicznych. Mhm. Ale te pieniądze do nas wracają, ponieważ z tego, co pamiętam, 96 albo 97% tej kwoty to są pieniądze, które do nas wracają, bo to u nas te technologie się rozwijają i to u nas one pozostają. Mhm. Czyli to nie jest tak, ja już pomijam fakt, że tak jak mówisz, okej, ja nie wiem, ile kosztują kluby, tak? Jakie są, ty to wiesz. Więc jeżeli mówisz, że to jest budżet Legii Warszawa, okej. Legii, która jest, nie jest na pierwszym miejscu w tabeli, łagodnie mówiąc. W porządku. Mówię tylko o tym, że nawet na tym etapie ktoś, kto zna mniej więcej skalę, to mówi, o Boże, rzeczywiście my tak mało? Tak, tak mało. Tak bardzo, tak wiele rzeczy zależy od tych technologii, a w zasadzie tak mało w to wkładamy pieniędzy. Ale to nie są pieniądze, które od nas wypływają i gdzieś tam coś robią. To są pieniądze, które do nas wracają. Innymi słowy, gdybyśmy nie przeznaczali rocznie tam 48 czy 50 milionów euro, tylko przeznaczali 100 milionów euro albo 200 milionów euro, to o tyle więcej mielibyśmy tu na miejscu inwestycji w technologie, które tu zostają. Bo mówisz, jak jest mała składka, no to w takim razie jak możemy zażądać zwrotu z tego? Pieniądze tu są. Nie obraź się trochę, teraz brzmisz jak lobbysta ESA. Ja tutaj brzmię jak ktoś, kto wie, jak bardzo ważne, szczególnie teraz, pewnie zawsze tak było, ale szczególnie teraz, bo teraz, trochę też nawiązując do telefonu poprzedniego, telefonu słuchacza, to teraz ten stolik został przewrócony przez Ilona Muska, tak. Czy za pieniądze Ilona Muska, czy za pieniądze publiczne Stanów Zjednoczonych, to jest inna sprawa. To teraz te rzeczy się układają. To teraz te technologie powstają. Ten pociąg odjeżdża. Myślę, że dość trudno... Polaków w tych czasach przekonać, że potrzebujemy wydawać pieniądze akurat na podbój kosmosu. Po prostu jest to, nawet jeśli jest to prawdziwe, jeśli to jest racja, to jest to trudno sprzedawalne w demokracji. Generalnie w demokracji niektóre rzeczy się trudno sprzedaje. Jeżeli masz niedziałający system edukacji,
ponieważ musisz tłumaczyć całą historię od początku, a żyjemy, to też gdzieś padło w naszej rozmowie, raczej w świecie, to powiedziałem, w świecie, w którym chcemy mieć jakby natychmiast, tak? Znaczy, tłumaczenie dłuższe albo próba wytłumaczenia dłuższego jest na wstępie skazana na porażkę. I tak, oczywiście, że nam jest to trudno zrozumieć, ale w momencie, jeżeli zaczniemy rozumieć, że to nie chodzi o to, żeby jakieś pieniądze w trudnych czasach wykładać z coraz chudszego portfela, tylko to chodzi o to, że ten portfel jest także chudy dlatego, czy niektóre kryzysy mamy także dlatego, że odpowiednio wcześniej żeśmy pieniędzy nie zainwestowali. To jest też dyskusja chociażby o kwestii transformacji energetycznej. Chociażby w kontekście, kilka miesięcy temu w Egipcie był kolejny międzynarodowy kongres klimatyczny, tak? I pada hasło, no dobra, fajnie by było coś zmienić, ale mamy kryzys. W czasach kryzysu nie możemy. A ja mówię, mamy kryzys, bo żeśmy nie odrobili tej lekcji wcześniej. Ten kryzys energetyczny dzisiaj, wysokie ceny prądu, wysokie ceny chociażby benzyny, on wynika z tego, że wtedy, kiedy wielu ludzi zajmujących się technologią mówiło, powinniśmy inwestować w inne źródła energii niż paliwa kopalne, to głównym argumentem było, po co, skoro z Rosji mamy takie tanie paliwa kopalne. Rosja za te pieniądze teraz zabija Ukraińców, my przez to zaniedbanie mamy kryzys. I co słyszę w odpowiedzi na kryzys? Otóż słyszę, mamy kryzys, dlatego nie możemy inwestować w technologię. No więc jak nie będziemy inwestowali w technologię i w naukę, to ten kryzys będzie coraz większy. Może tu go zamkniemy, otworzy się gdzie indziej. Tak po prostu będzie, bo taka jest logika rozwoju naszej cywilizacji. To dopytam jeszcze, bo może jest tak, może to jest w głowach niektórych osób, że jeśli płacisz swoją składkę na Europejską Agencję Kosmiczną, to i tak te technologie, które gdzieś tam zostaną wymyślone, i tak do ciebie dotrą, będziesz partycypować w zyskach, a niekoniecznie musisz ponosić takie koszty, jak te bogatsze kraje, które nie do końca bardziej tak finansowo jest. To biorą na siebie. Nie do końca tak jest, dlatego że my mówimy o technologiach, jak gdyby to było tak, że coś powstaje i jest. Tak? Jest sytuacja zero-jedynkowa, albo jest, albo tego nie ma. A ja patrzę na technologię i na rozwój w ogóle nauki jako na proces, gdzie znowu to, co jest na samym końcu, czyli to, że coś powstanie, że czegoś się dowiem, to jest ważne, ale dla mnie ważniejsza jest ta droga. Ta droga, która oznacza, że równocześnie ktoś się uczy. Jakiś czas temu świat obiegła taka informacja. Ja naprawdę byłem zadziwiony, jak wielu także obiektywnie mądrych ludzi komentowało to z takim lekkim uśmieszkiem i z taką lekką ironią, bo do Marsa doleciała sonda wybudowana przez Emiraty Arabskie. Mhm. To była prosta sonda. Ona nie zbadała niczego, czego byśmy wcześniej nie wiedzieli. Ale to była pierwsza sonda międzyplanetarna z tamtego rejonu świata. I także ludzie mądrzy lekko się nabijali, tak? To będą tam ropy szukać, po co to robią? Przecież te rzeczy, które ta sonda zbada, to była bardzo prosta, bardzo proste urządzenie. Te, które zbada, przecież my je wiemy, z wcześniejszych misji NASA i tak dalej. To jest zupełnie złe postawienie problemu, bo na budowie tej sondy wychowała się grupa inżynierów, pewnie całkiem duża. Jasne, że ta sonda, ona nie powstała tak sama z siebie. Ona powstała dzięki ścisłej współpracy z Amerykanami, ale kolejna powstanie już bez tych Amerykanów i ta kolejna już będzie bardziej zaawansowana. Mhm. Polskę byłoby stać, żeby wysłać sondę międzyplanetarną. Naprawdę. Jasne, że to nie kosztuje 500 000, ale nas byłoby stać. I teraz wyobrażam sobie, oczami wyobraźni, uszami wyobraźni, że na przykład ktoś wychodzi, czy z rządu, czy nie z rządu, nie ma znaczenia. I jest zabity śmiechem. Tak. Tak. Dlaczego? Dlatego, że nasz system edukacji nie stworzył możliwości albo nie wychował, ja wiem, że to fatalnie teraz brzmi, a już jest późno, a jestem po... Trochę mam jetlag po przelotach, więc wybaczcie, że nie dobieram słów wystarczająco dyplomatycznie. Nie wychował społeczeństwa, które to rozumie.
I w tym momencie... Nie, przeciwnie, my sami o sobie myślimy jako o państwie przaśnym, które nie jest w stanie stanąć w dużym wyścigu technologicznym czy cywilizacyjnym. A równocześnie ten wyścig technologiczny w wielu miejscach się dzieje rękami naszych naukowców, tak, których my tu wychowujemy, których my tutaj kształcimy za pieniądze, które pan płaci, ja płacę, chociażby w podatkach. Mhm. Okay? Ci ludzie są, te technologie mogłyby tutaj być. Jak rozmawiam z ludźmi, chociażby z ESY, to słyszę... Naprawdę od silników rakietowych macie świetnych specjalistów. Naprawdę, obiektywnie świetnych. Mhm. Oni nie muszą mi kłamać, tak? Bo to nie ja im daję te pieniądze. Ja to słyszę i ja to wiem, dlatego że ja mam okazję często w różnych miejscach na świecie przy okazji czy konferencji naukowych, czy materiałów, które zbieram do swoich różnych materiałów, takich ludzi spotykać. Ludzi, którzy na przykład grupę młodych ludzi, która stworzyła wideobota opartego bardzo zaawansowaną sztuczną inteligencję. Wideobota, który może być pierwszym na świecie cyfrowym lekarstwem dla dzieci z problemami emocjonalnymi, ze stanami lękowymi i tak dalej. Ci ludzie znajdują finansowanie na to za granicą. Ci akurat w Miami, w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Taki polski startup Calmzy. Pozdrawiam, jeżeli mnie ktoś słucha. To ja zaraz dopytam o tą rolę Polaków i o rolę Polski jako kraju. Natomiast na razie odbierzmy telefon. Halo. Cześć panowie, Karol z Białegostoku. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Mam trzy pytania. Dwa do Tomka, jedno do Krzyśka. Po pierwsze, czy jest możliwe technicznie uprawianie seksu w kosmosie i czy jest możliwe zajście w ciążę w kosmosie? To są te dwa pytania. I do Krzyśka, kto jest twoim ulubionym polskim naukowcem i kosmonautą? Jest to Mikołaj Kopernik. Czy nie? Czy może ktoś inny? Tyle ode mnie. Nie blokuję linii. Pozdrawiam serdecznie. Krzysztof, to jest sytuacja, w której musimy uzgodnić, kto odpowiada pierwszy. Ty. Ja, tak. Czy jest możliwe uprawianie seksu w kosmosie? Jako naukowiec muszę powiedzieć, że nie wiem, dlatego że nigdy... Znaczy, czy były prowadzone takie próby? Jeżeli były, to nie zostały opublikowane wyniki. Mhm. Uprawianie seksu jednak opiera się mocno, czy tutaj ta kwestia grawitacji jest dość istotnym elementem. Boże, teraz nie wiem, jak ja to mam powiedzieć. Jeżeli w kosmosie coś popchniemy, to coś odlatuje. Więc jeżeli byśmy się odpowiednio przywiązali czyli do siebie... Czyli uprzęże są konieczne. Tak, to myślę, że tak, to jest możliwe. Mhm. A ja odpowiem, że Kopernik i mamy z głowy swoje... możemy myśleć, słuchaj, chciałem wrócić do roli Polski. Czyli z tego, co mówisz, wynika, że ta Polska Agencja Kosmiczna... To nie jest takie kuriozalne, to nie jest taki kuriozalny twór, tak? Czy jest? Bo ja ilekroć słyszę, że my mamy Polską Agencję Kosmiczną, to się jednak tak w duchu uśmiecham, mm-hmm. że to dopiero musi być miejsce, gdzie nie musisz nic robić, a możesz sobie dorobić. Jasne. Polska Agencja Kosmiczna to jest miejsce, czy to jest instytucja, która potencjalnie ma ogromne znaczenie w tej całej układance. Dlatego, że chociażby ze względów czysto formalnych, po to, żeby współpracować, czy żeby być częścią agencji takiej jak Europejska Agencja Kosmiczna, musisz mieć swoją narodową agencję. Po prostu. Mhm. W momencie, jeżeli, czy powiem tak, Polska jest w ESA od 10 lat. Całkiem niedawno były powiedzmy urodziny bycia Polski w ESA. I można sobie wyobrazić, bo takie sytuacje miały miejsce w przeszłości, wtedy, kiedy jeszcze nie było Polskiej Agencji Kosmicznej nawet, że oczywiście, że programy kosmiczne w Polsce się rozwijały. Nawet uczestniczyliśmy w bardzo ciekawych projektach kosmicznych, satelitarnych, badania innych planet, ale też na przykład Słońca. To jest możliwe, tylko że wtedy zawsze byliśmy mniej lub bardziej podwykonawcami. Po prostu jakaś agencja wygrywała pomysł, czy wygrywała przetarg, no jakkolwiek to zwał, na zrobienie jakiegoś urządzenia i wiedziała, że w tym są dobrzy Polacy. W związku z tym, jako do podwykonawców, po prostu się do nas zwracano. Jeżeli chcemy współpracować na zasadzie partnerskiej, jeżeli chcemy, żeby te technologie były nasze,
z polską flagą. I tu nie chodzi naprawdę o to, że tam musi być ta polska flaga. Wiesz, o co mi chodzi? Chodzi o to, żeby było wiadomo, kto jest, że tak powiem, ownerem tego. Gdzie to zostaje? Kto się uczy na tym? To musimy mieć przynajmniej, chociażby ze względów czysto formalnych, Narodową Agencję, która jest jak gdyby przedstawicielem nas. Okej, okay, ale czy ona działa? Znaczy wiesz, czy działa? No ona jest. Ona ale prowadzi, jest, ale czy działa? No ona prowadzi możesz działanie. Możesz mieć mikrofalówkę, która jest, ale nie działa. No tak, no ale jeżeli tej mikrofalówki nie zasilisz odpowiednio, no to ona będzie działała na pół gwizdka albo ćwierć gwizdka, tak? Ja jakiś czas temu Najwyższa Izba Kontroli robiła tam kontrolę, więc ja nie jestem kontrolerem NIK-u, więc ja ci nie odpowiem tak zero-jedynkowo, działa, nie działa, tak? Ja ci powiem tak, nie pamiętam, jaki jest budżet Polskiej Agencji Kosmicznej. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to była agencja, która ma przestrzeń na to, żeby rozwinąć skrzydła. Nie twierdzę, że gdyby miała, to by rozwinęła. Twierdzę, że póki nie damy takiej możliwości, to nie ma czego rozwijać. Właśnie to mnie zastanawia. Chętnie bym to sprawdził, jak wygląda Polska Agencja Kosmiczna. Czy to jest biuro, w którym stoi, wiesz, kserokopiarka, 6 komputerów i to wszystko, czy też oni mają jakieś miejsce, w którym faktycznie mogą się zajmować kosmosem jako tak? Znam szefa Polskiej Agencji Kosmicznej, tak, profesora Wrochnę. Jest fizykiem cząstek, dlatego się znamy. Jest bardzo mądrym człowiekiem. Natomiast, no bądźmy szczerzy, my nigdy nie będziemy mieli takiego kosmodromu, jak na przykład mają Francuzi na Gujanie. A czy mamy cokolwiek? W sensie, czy mamy instytucja, czy mamy takie miejsce, gdzie się rozwijają technologie kosmiczne? Tak. No mamy wiele takich miejsc. Mamy na przykład instytuty panowskie, które rozwijają technologie kosmiczne. Mamy bardzo szybko rozwijający się, i to naprawdę robi wrażenie, także za granicą, bardzo szybko rozwijający się sektor firm prywatnych, które działają w kosmosie. Czy można by to wszystko lepiej spinać? Zawsze można to lepiej spinać. Czy masz narzędzia do tego, żeby lepiej spinać? No to jest pytanie nie do mnie, tylko do szefostwa Polsy. Jasne. Tyle. Jasne. Myślę, że jednak nawet pod względem czysto PR-owym, jeśli chodzi o zainteresowanie ludzi tym, na czym polega technologia kosmiczna, wyścig kosmiczny, to mam wrażenie, że dzisiaj zrobiliśmy we dwóch więcej niż Polska Agencja Kosmiczna przez ostatni rok czy dwa. Nie lubię oceniać pracy innych na podstawie pracy mojej. Bardzo ci dziękuję za to, że ten temat chciałeś podjąć. Ale masz jet lag, więc możesz powiedzieć. Bardzo ci dziękuję za to, że ten temat, wiem, ale chcę ci podziękować, że ten temat wziąłeś jakby na warsztat, na ten stół, dlatego że uważam, że on jest bardzo ważny, bo on jest elementem większej opowieści w ogóle o rozwoju technologicznym. Natomiast, wiesz, też mamy... Zrobiliśmy więcej czy nie? Może tak intuicyjnie. Może tak. No właśnie, o tego się obawiam. Odbierzmy telefon. Halo? Cześć, Sylwester z tej strony, z Ostrowca Świętokrzyskiego. Cześć. Ja mam takie dwa pytania do pana doktora Tomasza. Po pierwsze, chciałem zapytać o potencjalne kontakty ludzi z istotami pozaziemskimi, bo dużo się słyszy, znaczy dużo, dla osób, które są zainteresowane tematem. Są informacje, które mówią o tym, że Amerykanie mogli mieć jakieś kontakty z istotami pozaziemskimi i że takie osoby jak prezydent Stanów Zjednoczonych ma dostęp do tych informacji, ale oczywiście nie może o nich mówić. Chciałem się zapytać, jak pan Tomasz, pan Tomasz ma do tego stosunek. Natomiast druga sprawa już taka, już tylko zadam to pytanie i się rozłączę, żeby nie blokować linii. Czy jako ludzie, czy jako cywilizacja, czy my mamy w ogóle mentalność do tego, żeby robić cokolwiek więcej w kosmosie, odkrywać coś więcej w kosmosie, jak zewsząd widzimy, że takie kraje, na przykład wielkie jak Rosja, myślą o tym, żeby się bić, żeby się o jakiś kawałek lądu z kimś ścierać i no wiadomo, do czego może to doprowadzić w dalszej perspektywie. Mamy przed sobą jakąś wizję wojny atomowej i tak dalej. Czy my w ogóle jako ludzkość mamy taką mentalność odpowiednią do tego, żeby patrzeć, co jest dalej w kosmosie i żeby to odkrywać, jak tutaj u siebie mamy takie problemy i zajmujemy w ogóle głowę czymś takim,
To filozoficzne pytanie, dziękujemy tak. bardzo. To jest tak, to jest rzeczywiście pytanie, na które można odpowiedzieć na wielu różnych poziomach, bo można by powiedzieć, że chęć zdobywania jest tak głęboko w naszym DNA, że tak naprawdę to są dwa końce tego samego sznurka. I cała sztuka polega na tym, żeby zdobywając nie krzywdzić innych. Więc można by tak na to odpowiedzieć. Z drugiej strony można by odpowiedzieć tak, że no cóż, niektórzy mają mentalnie tak, są skonstruowani, żeby rzeczywiście zagarniać to, co należy do kogo innego. Inni zdobywanie rozumieją zupełnie inaczej i rozumieją chociażby tak, że lecimy w kosmos albo patrzymy, nie wiem, w mikroskop i badamy geny. Jeżeli chodzi o kwestie pozaziemskich istot, to całkowicie brakuje nam danych na ten temat. Trudno mi uwierzyć w sytuację, w której te istoty tu kiedyś były, zostawiły po sobie ślady, a być może nawet siebie zostawiły i wie o tym garstka ludzi. Wydaje mi się to niemożliwe. Trudno mi sobie też poukładać w głowie, bo tak, z jednej strony po to, żeby dolecieć na Ziemię, to trzeba mieć technologię, o której nawet nam się nie śni. Bo odległości w kosmosie są tak przerażająco duże, że jeżeli te istoty miałyby być jakkolwiek podobne do nas, to musiałyby żyć, mogą być zielone, tak. Musiałyby żyć na planecie, na Księżycu podobnym do Ziemi. Nie mówię, że te parametry mają być identyczne, ale podobne. Takie obiekty oczywiście są w kosmosie, ale one są bardzo daleko. Więc jeżeli one potrafiłyby z tak daleka tutaj przylecieć, to jak to jest możliwe, że się dały złapać Amerykanom w latach 50. czy 60.? Mhm. To jest pewien paradoks, którego ja nie potrafię w głowie ułożyć. Chyba że te istoty są totalnie, totalnie inne od nas. Dlatego mogą żyć być może gdzieś bliżej nas, ale jeżeli są totalnie inne od nas, to skąd my wiemy, że one tutaj są? To nie jest odpowiedź naukowa. Odpowiedź naukowa jest taka, nie mamy żadnych dowodów na to, że kiedykolwiek tu były i że w ogóle są. Czy to jest wykluczone? Nie, to nie jest wykluczone. Wszechświat jest bardzo duży. Więc być może są gdzieś inteligentne stworzenia. Jasne. Nie mamy takich dowodów. Chciałem porozmawiać jeszcze chwilę o jednej osobie. Mianowicie, u nas w Polsce, jak jesteś rezerwowym kierowcą Formuły 1, to już jest wielkie wydarzenie i wszyscy cię znają. Natomiast jak jesteś rezerwowym astronautą, to nikt cię nie zna. Polak Sławosz Uznański jest rezerwowym astronautą. Zakładam, że to oznacza, że jest szansa, że kiedyś poleci po prostu w kosmos. Jest szansa. Jest to niesamowicie ciekawa postać, patrząc na to, na jego dorobek naukowy. Dlaczego my nic o takich ludziach w Polsce nie wiemy? Może dlatego, że za rzadko ich zapraszamy. Może dlatego, że ich nie szanujemy. Dlatego, że może bardziej szanujemy, jak ktoś krzyczy, niż jak ktoś właśnie nie krzyczy, tylko ma wiedzę. Dlatego, że muszą wyjeżdżać z Polski? Jak może mam, dlatego, żeby że jak Sławosz muszą wyjechać z Polski. W ogóle Sławosz jest fizykiem cząstek. Kurczę, w ogóle przejęliście cały świat. No. Tak naprawdę on jest chyba inżynierem, tak, on jest po Politechnice. Doktor elektroniki pracujący obecnie w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, czyli CERN. W CERN-ie zajmuje się akceleratorami. Zresztą przesympatyczny człowiek, znamy się, lubimy się. Jak tylko został ogłoszony, udało mi się go zaprosić na live'a właśnie na Nauka to Lubię i mam taką wewnętrzną satysfakcję, że w polskich mediach on właśnie na Nauka to Lubię był pierwszy. Wiesz co, no i to jest wiele różnych tych elementów, tak? Jedni są głośni i przez to algorytmy ich lubią, bo wywołują emocje. Drudzy te emocje mogliby wywoływać, ale nie chcą. To przecież nie jest tak, że Sławosz nie mógłby zrobić czegoś, co wywoła skandal, o czym będzie głośno. On tego nie chce robić, po co? On tego nie potrzebuje. Niektórzy tylko na tym jadą. A ci mądrzy niekoniecznie tego w ogóle potrzebują. Nawet wydaje mi się to żenujące.
Znam wielu bardzo mądrych ludzi, którzy w ogóle mają pewien obciach, wiesz, jak do nich dzwonisz i zapraszasz, żeby się wypowiedzieli. Ale to dopytam. Mhm. Co to oznacza być rezerwowym astronautą? Ilu jest takich ludzi? Jak elitarne jest to grono? Grono to jest kilkanaście osób, astronauci i rezerwowi razem. Mhm. Ich jest kilkunastu. Ja teraz nie powiem ci dokładnej liczby, ale astronautów tych, jak gdyby w korpusie astronautów, którzy przechodzą, teraz będą przechodzili cały system szkolenia, to są cztery, może pięć osób. Może sześć, no kilka osób. Reszta, kolejnych kilka, to są ludzie, którzy przeszli przez podstawową rekrutację, czyli przez sito rekrutacyjne, ale nie będą szkoleni jeszcze. Jeżeli się okaże, że grupa astronautów podstawowych jest za mała, bo na przykład pojawią się nowe programy badawcze i będzie potrzeba więcej. Jeżeli odpukać któremukolwiek z nich coś się stanie, zachoruje, cokolwiek, albo zrezygnuje, to może być chwilowa niedyspozycja, ale tylko wiesz, to jest tak, no samo szkolenie astronauty długo trwa, więc to nie jest tak, że jest jakaś misja, któryś z nich dostaje kataru, to dzwonią po Sławosza, bo Sławosz musi przejść jeszcze całe szkolenie. Sławosz i kilka osób innych obok niego nie przeszli szkolenia astronauty, przeszli rekrutację, czyli teraz są na poziomie takim, że okej, możemy być, bo psychicznie, mentalnie, wiedzowo, bardzo ważne, to są bardzo inteligentni ludzie, mają ogromną wiedzę, wiedzowo i tak dalej, i fizycznie podołamy. Ale teraz musimy się przeszkolić. Ja byłem w listopadzie w ośrodku szkolenia astronautów ESA. Zresztą tam się szkolą nie tylko z ESA, tam się też z NASA szkolą pod Kolonią. Jest taki ośrodek, głębokie baseny, w których się nurkuje po to, żeby nauczyć się spacerowania w kosmosie. Mhm. Bo kwestia bezwładności, kwestia trudności w operowania, na przykład w rękawicach, tak, jest podobna. Tam są na przykład takie bieżnie, w których biegasz w takim namiocie, w którym jest inne ciśnienie i przez to trochę symulujesz te sytuacje. Więc tam oni teraz będą przechodzili to wszystko. Ja to widziałem. Jak znajdę chwilkę, bo mam to jakby obiecane, to mogę niektóre z tych rzeczy wypróbować. Może się uda w tym roku w ogóle polecieć samolotem takim, który przez odpowiednią zakrzywioną linię lotu w środku się odczuwa nieważkość. Czyli nie wylatując w kosmos, można ją tutaj też poczuć. Te wszystkie rzeczy Sławosz będzie musiał przejść. Na razie ich nie przechodzi. Na razie on dalej pracuje w CERN-ie. Zresztą chyba teraz jest w ogóle w Polsce. Tak mi się wydaje. O. Tak mi się wydaje, że teraz jest w Polsce. Myślisz, że da się zaprosić? Sławosz? Słuchaj, dam ci jego telefon. Mam nadzieję, że nie będzie miał nic przeciwko. Spróbujemy. Spróbujemy. Na pewno jest bardzo, bardzo dobrym rozmówcą. Bardzo miłym, sympatycznym i inteligentnym człowiekiem. Bo to mnie zaskoczyło troszeczkę, bo kiedy myślałem sobie o astronautach, to nie postrzegałem ich jako, dlatego że jestem głupi, jako wielkich naukowców, tylko bardziej widziałem w nich, wiesz, pilota samolotu. Tak. To nie dlatego, że jesteś głupi, to dlatego, że czasy się zmieniły. Być może za dużo filmów się naoglądałem. Nie, dlatego, że technologia z początków to była technologia, która nie wymagała, znaczy, która głównie wymaga odporności psychicznej i umiejętności, jakie są potrzebne od pilota i jakie u pilota bardzo często, zresztą nie tam zwykłego pilota, nawet wojskowego, tylko pilota testowego. Mhm. Czyli kogoś, kto jest jakby na tej drabinie na samym szczycie. Bo dzisiaj często jest tak, że wsiadasz do kapsuły i największy napis to jest nic nie dotykaj. Dlatego, że systemy autonomiczne już są tak daleko rozwinięte, że bardzo wiele tych rzeczy, które wcześniej ten pilot musiał robić, dzisiaj nie musi, więc dzisiaj są inżynierowie, dzisiaj są biolodzy tam latają, bo dzisiaj bardziej większa wartość jest postawiona, czy więcej się oczekuje od jakby takich umiejętności czysto naukowych. Dlatego chciałem dopytać, bo pewnie to pytanie chodzi po głowach niektórych młodych osób. Jak zostać astronautą? Bo jak wczytałem się w życiorys Sławosza, no to okazuje się, że to jest droga naukowa, to nie jest droga
pilota myśliwców wojskowych. To może być droga pilota myśliwców, ale nawet pilot myśliwców, wspomniany chociażby Włoch Luca Parmitano, który zresztą był na festiwalu, na Śląskim Festiwalu Nauki, na scenie Nauka to Lubię, bardzo, bardzo zresztą sporo osób, też młodych, po to, żeby zadać dokładnie to pytanie przyszło. On jest pilotem myśliwców, on jest pilotem, czy był pilotem testowym, wojskowym, więc to jest, tak jak mówię, sam top. Natomiast on też skończył oczywiście studia inne. Mhm. I technologie, i po prostu zna się na technologii. Tak, to może być droga, jeżeli ktoś umie pilotować myśliwce wojskowe, ale jeżeli tylko umie je pilotować, to on nie jest już dzisiaj atrakcyjnym kandydatem. Jeżeli ma wiedzę na temat technologii, jeżeli ma wiedzę na temat programowania, Sławoż jest inżynierem z wykształcenia, ale też jeżeli na przykład jest biologiem, jeżeli jest lekarzem, o, jeden z astronautów, chyba w tej grupie rezerwowej, taki Brytyjczyk, to jest lekarz, który wiele lat temu przeszedł ciężki wypadek na motocyklu i stracił nogę. Jest pierwszym w ogóle człowiekiem z niepełnosprawnością, który przeszedł ten cały cykl, powiedzmy. Czyli nie trzeba być fizycznie nad człowiekiem. Nie, nie trzeba. Nie, no nie możesz być chorowity, tak? Tak. Ten lekarz zwyciężał w olimpiadach jako paraolimpijczyk, więc to nie chodzi o to, że on po prostu, wiesz, jest człowiekiem takim, jak często może nam się wydawać, że osoba z niepełnosprawnością jest, czy siedzi na kanapie. No niestety wiele osób tak nie, rozumiem jest, to, że tak? Wciąż jest wyćwiczonym jest mężczyzną. Jest bardzo, ale... tak, jest. Zresztą bardzo często takie osoby siedzą na tej przysłowiowej kanapie nie dlatego, że chcą, tylko dlatego, że nie mają innej możliwości. To jest ogromną, ogromną też stratą potencjału, także intelektualnego tych osób. Natomiast nie musisz być gladiatorem. Nie musisz. Musisz być sprawny, musisz być zdrowy. Tam przechodzisz testy fizyczne, ale to nie są testy fizyczne jak na, nie wiem, do bycia komandosem. Ale to zapytam inaczej. Jeśli chcesz być astronautą, to oni cię znajdą? Czy to nie, ty masz aplikować? Aplikować. Tak, tak. ESA chyba co 4 lata ogłasza, może co 5, nie wiem. Ale co kilka lat ogłasza nabór. NASA ogłasza nabór. Poszczególne agencje narodowe, które także mogą mieć swoich astronautów, jeżeli chcą, jeżeli mają podpisane jakieś umowy z organizacjami, które po prostu mają technologię, żeby ludzi wysyłać w kosmos. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej byli Japończycy i Kanadyjczycy, więc to nie jest tak, że tylko NASA. Tak? Ogłaszany jest nabór. Nie wiem, jak jest w NASA, czy on jest naborem ciągłym, czy on jest co kilka lat. W ESA to jest co kilka lat. Składa się odpowiednie dokumenty. Tych osób było, patrz, teraz nie pamiętam, czy kilkanaście tysięcy, czy kilkadziesiąt tysięcy, ale to nie była grupka stu. Okay? To sito naprawdę. I później są poszczególne etapy. Trzeba się pochwalić umiejętnościami, także umiejętnościami językowymi. To jest bardzo ważne. To nie może być tak, że jesteś świetnym naukowcem, ale nie potrafisz się z nimi dogadać, z tymi, którzy tam będą. Musisz mieć odpowiednią odporność psychiczną. To jest sprawdzane. Sprawdzane jest to, czy umiesz sobie radzić ze stresem, ale też sprawdzane jest to, czy umiesz współpracować. Jak jesteś samcem alfa plus plus, sorry, to nie jest dla ciebie miejsce, bo są sytuacje, w których musisz umieć współpracować, bo tylko razem rozwiążeć jakiś problem. Mhm. Całe szczęście od dawna kwestia płci nie jest kwestią znaczącą, nie jest jak gdyby tak, że tylko mężczyźni. Kiedyś tak było, pierwsi ludzie, którzy latali w kosmos, to byli tylko mężczyźni, to byli piloci myśliwców, bardzo dzielni ludzie, ale, nie, ale na pewno nie naukowcy, tak? Nie inżynierowie. No to liczę, że dasz mi ten numer do Sławosza Uznańskiego i spróbujemy go zaprosić do Sławosz, jeśli nas słuchasz, mogę? Napisz mi, proszę cię, na Instagramie, czy mogę mu dać telefon, bo ja nie biorę odpowiedzialności za pytania, które on ci będzie zadawał. Będą głupie. Taka już moja rola. Dobrze, dwa telefony ostatnio odbieramy. Jasne. I kończymy. Kto jest z nami? Halo?
Dobry wieczór, Wojtek z Warszawy. Na początku chciałbym powiedzieć, że bardzo podziwiam to, co Tomek robi dla generalnie nauki, cały projekt Nauka to Lubię. Oglądam od dawna, w sumie od jakichś 10 lat, bo akurat jestem tym rocznikiem, który spotkał się pierwszy raz z twórczością doktora Tomasza Rożka przy okazji matury. O tak, to była znana sytuacja. Tak, znana sytuacja, już nie pamiętam swojego wyniku, ale domyślam się, że mogłem mieć bardzo podobny do twojego. I a propos właśnie edukacji chciałem zahaczyć, ale też no, w sumie tematów kosmicznych, które przed chwilą omawialiście. No, temat edukacji był poruszany w sumie w pierwszym programie z tobą. Temat systemu edukacji i tego, jak to wygląda, w jaki sposób młodzież w szkole jest uczona pewnych rzeczy i że to no, w sumie zostało wymyślone na przykład ten sztuczny podział na tą matematykę, fizykę, chemię i tak dalej, i tak dalej. A w sumie to jedno o drugie zahacza. No i generalnie, czy na przykład twoja fundacja w ramach projektu Nauka to Lubię nie zastanawia się nad tym, żeby w jakiś sposób spowodować może delikatną zmianę podejścia do nauki przedmiotów ścisłych w szkołach. Mhm. Ja wiem, tam akurat w tym samym programie też wspomniałeś o tym, że jesteś, zdaje się chyba powiedziałeś, że jesteś zbyt malutki, żeby myśleć nad zmianą całego systemu edukacji w Polsce, ale żeby w jakiś sposób wpłynąć na to, w jaki sposób młodzież jest uczona w szkołach, no bo dzisiaj żyjemy w takich czasach, że czy te algorytmy z Facebooka, czy TikToka na podstawie naszych zachowań w aplikacji są w stanie na przykład zaproponować nam jakieś treści, które nas konkretnie interesują. Równie dobrze można by było stworzyć taki algorytm, który na podstawie schowania dziecka w jakiejś aplikacji, tego co czyta, czym się zainteresuje, pociągnie, że tak powiem, dalej ten temat i pokaże mu, rozwinie jego wiedzę w danym obszarze, w danym przedmiocie, czy to chemii, czy fizyki, czy czegokolwiek innego. No to jest takie pytanie do ciebie, a jeszcze pytanie do Krzysztofa, bo no te, już trzeci ten hate park jest bardzo, że tak powiem, rozwijający, trzeci hate park z Tomkiem. Czy zastanawiacie się nad zaproszeniem na przykład innych popularyzatorów nauki, takich jak, no nie wiem, ja oceniam jako osobę, która gdzieś tam w tej dziedzinie co się robi, na przykład Radka Kotarskiego, czy to zahaczyć o jakieś inne dziedziny, chociażby od razu się odpowiem, myślę, że jakby pokazujemy regularnie, że taka jest też droga i robimy to. Tomek nie jest jedyną osobą ze świata nauki, czy też spoza świata sportu, która gościła w tym studiu. Nie, no tak, tak wiem, ale akurat tutaj konkretnie o Radka Kotarskiego chciałem podpytać, czy też z tematów świadomości wiedzy finansowej był Kuba Midel, to czy na przykład osoby, która, że tak powiem, z niższego poziomu pokazuje, jak wystartować, na przykład Marcina Iwucia, czy też z tematów historycznych Wojtka Drewniaka z Historii bez cenzury, czy no już to w ogóle by było super, jakby się udało Bogusława Wołoszyńskiego. Będziemy regularnie odzywać się do takich osób. Kilka z tych, które wymieniłeś, jest na pewno na naszej liście życzeń na topowych miejscach. No będziemy działać tak, jak działamy do tej pory. Super, dzięki bardzo i kończę, nie blokuję. Dziękuję. Dzięki wielkie. Zacznę od końca, czyli od tego, czy w Nauka to Lubię o tym myślimy. Jasne, że myślimy. Małymi krokami to robimy. Rzeczywistość fundacji wygląda w ten sposób, że tyle, ile mamy pieniędzy, tyle wydajemy na projekty edukacyjne. Była mowa chociażby o projekcie, o serialu o sondzie kosmicznej dla dzieci. Regularnie utrzymywany jest kanał, no, który każdy z was może oglądać, a przecież nie płacicie za to, tak? Ale z drugiej strony tworzenie tego kanału, tych treści po prostu kosztuje. Więc jeżeli mamy możliwość finansową, to to robimy. Mamy na stole kilka pomysłów, które nie tyle zreformowałyby edukację, bo tak, jestem za mały, jesteśmy za mali na to, żeby zreformować system. W krajach demokratycznych systemy reformuje się przez wybory, a nie przez fundacje. Natomiast mamy kilka pomysłów, które mogłyby być taką alternatywą, także technologiczną. Czy uda się je zrobić? Znowu, no będę nudny w tym. Jeżeli będziemy mieli pieniądze, to tak.
Także dlatego piszę książki i wydaję je nie przez duże wydawnictwa, tylko wydaję je przez fundację, ponieważ te pieniądze, które dzięki temu, że te książki kupujecie, fundacja zarobi, tyle będzie mogła przeznaczyć na rozwój czy treści, czy na rozwój w ogóle być może nawet jakiegoś systemu, który wesprze rodziców i wesprze przede wszystkim dzieci, bo jakby taką podstawową zasadą naszej działalności nie jest to, żeby sprzedawać ciekawostki, tylko jest to, żeby te ciekawostki łączyć po to, żeby łatwiej nam było zrozumieć, nie tylko tym, którzy oglądają, ale też tym, którzy tworzą, nam łatwiej było pewne procesy zrozumieć. Wczoraj wspominałem o tym, wypuściłem taki film o sondzie, o stacji kosmicznej, chińskiej stacji kosmicznej na orbicie. To nie jest film o tym, jakie ona ma wymiary, ilu tam jest ludzi, czy co się tam robi. Tam te informacje też są, ale ja staram się w moich materiałach, mam nadzieję, że to wychodzi, pokazywać to, jak gdyby, jak to jeden z moich bardzo bliskich współpracowników, Tomasz, wspomniał, to jak gdyby zakładać różne obiektywy, szerokokątny, teleobiektyw, może makro, pokazujemy jakiś szczegół, ale też mówimy, no dobra, ale co to tak naprawdę znaczy? Co to dla nas, jakie to ma konsekwencje? To jest takie łączenie kropek, którego tak strasznie w naszej szkole brakuje. I teraz przechodząc do pierwszego pytania. Ja kiedyś zrobiłem sobie jakieś ćwiczenie. Padło takie hasło gdzieś na politycznym Twitterze, że temat zmian klimatu jest tematem tak ważnym, a on tak bardzo jest nieobecny w naszej szkole, że powinien zostać stworzony nowy przedmiot, wiedza o klimacie. Ja uważam, że to jest absolutna bzdura. Ale po to, żeby się przekonać sam, wziąłem programy i zacząłem przeglądać. I odkryłem, naprawdę mocno mnie to zdziwiło, że tak naprawdę wszystkie od strony naukowej informacje, które młody człowiek, których by potrzebował po to, żeby zrozumieć zmiany klimatu, one w polskiej szkole są. I na żadnym etapie nikt ich nie łączy w całość. Część jest na fizyce, część jest na chemii, na biologii, na geografii, na historii nawet są takie wątki. Przecież są cywilizacje Ameryki Południowej, Środkowej, które wyginęły z powodu zmian klimatu, czy lokalnych. Są historie o małej epoce lodowcowej, są historie o Szwedach, którzy nie szli przez Bałtyk, to jest nieprawda, ale przechodzili przez ciśniny duńskie, rzeczywiście, bo było dużo zimniej. Mhm. Dzięki temu mógł nastąpić tak zwany potop szwedzki, między innymi dzięki temu. W każdym razie, więc to wszystko gdzieś jest porozrzucane i nikt tym biednym młodym ludziom nie łączy tego w całość. I ten młody człowiek, nawet jeżeli on się tego nauczy, a często tego jest tak dużo, że się nie nauczy, polski program jest tak przeładowany, że już na etapie jego tworzenia wiadomo, że nie uda się go zrealizować. To jest kuriozum absolutnym. Mhm. No, w żaden sposób nie inspiruje, tylko... Nawet jeżeli on by to zrobił, nawet gdyby on to zrobił, to on dalej nie będzie wiedział nic o zmianach klimatu, mimo że wszystkie elementy tej układanki ma. Mhm. I ma w głowie. I za chwilę zapomni, bo zapominamy rzeczy, których nie potrafimy łączyć. Tak samo jak zapominamy, nie wiem, numeru telefonu, którego nie... Okej, dobra, dzisiaj nie pamiętamy numerów, bo korzystamy z komórki, ale powiedzmy numeru, którego nie używamy. Mhm. I na tym polega... Wracając do fundacji, staramy się to robić. Tyle, ile możemy, robimy. Za niedługo, za powiedzmy kilka miesięcy będzie nowa książka. To, co zarobimy, sorry, że ja tak mówię, no ale to tak wygląda. Padło to pytanie, więc odpowiadam. Tyle, ile zarobimy na książce, tyle z grubsza będziemy mogli przeznaczyć na czy nowe treści, czy może uda się wybudować, czy stworzyć taką platformę, o której cały czas myślimy i na co nie mamy po prostu pieniędzy. No, jeżeli ktoś słucha nas bardzo bogaty, to może... się zdwońmy. Jeśli słucha nas ktoś bardzo bogaty, kto chce uczestniczyć w inspirowaniu młodych ludzi i w pomaganiu im odkrywania swoich talentów, jesteśmy do dyspozycji. To Fundacja Nauka to Lubię jest do tego idealna. Tak? Tak, jesteśmy możesz do dyspozycji. Możesz zaprzeczyć jakby co. Nie, jesteśmy do dyspozycji. Ostatni telefon dzisiaj. Jasne. Halo? Halo, halo, jak mnie słychać? Bardzo dobrze i wyraźnie. Super. No to cześć Tomku, cześć Krzyśku.
Zadam takie krótkie pytanie, bo Tomek pewnie zmęczony po podróży. A propos, bo nie było to poruszane tutaj, a propos sztucznej inteligencji właśnie w takim odkrywaniu kosmosu. Czy to nie jest przypadkiem właśnie klucz do tego, żeby jak najwięcej informacji pozyskać i dotrzeć w takie nieznane tereny? Czy to nie jest po prostu coś, co powinniśmy rozwijać, a nie na siłę starać się ludzi pchać do jakichś łazików, żeby oni gdzieś tam polecieli na przykład, że to sztuczna inteligencja po prostu może za nas w lepszym stopniu zrealizować te zadania. Jasne, dzięki za pytanie o sztuczną inteligencję. To jest bardzo duży temat, w ogóle zasługujący na zupełnie inne spotkanie, inną rozmowę. To jest też temat, który bardzo, bardzo szybko się rozwija. On jest związany z wieloma dziedzinami życia. To nie jest jedna technologia. Tak? My czasami mam takie wrażenie przynajmniej, że mówimy o sztucznej inteligencji jako jednej technologii. Tak naprawdę to jest cała masa różnych technologii, które już są i to nie tak, że kiedyś będą, one już są i już zmieniają bardzo wiele aspektów naszego życia. W tym medycynę, ale w tym oczywiście także badania naukowe. Sztuczna inteligencja w największym skrócie jest niezastąpiona i jest dużo lepsza od nas w analizie dużych zbiorów danych, ale nie jest dobra w zbieraniu tych danych. Więc to nie jest tak, że wybudujemy jakiś algorytm i go wyślemy na Marsa, na przykład powiedzmy w jakimś łaziku albo w helikopterku, jest taki helikopterek, który latał, bo my musimy jej zadać jakieś zadania, ale jakie zadania mamy zadać, skoro nie wiemy, jak postawić pytanie, bo nas tam nie ma. I to jest ten paradoks. Jasne, że jeżeli mamy taką myśl, lądujemy na powierzchni jakiegoś krateru, chcemy zbadać ten krater, mamy jego świetne zdjęcia z orbity marsjańskiej. Tak jak mówię, Mars ma bardzo cieniutką atmosferę, więc super wszystko widać, co jest na powierzchni. Mars jest świetnie zeskanowany, zresztą dużo lepiej niż głębiny na przykład naszych oceanów, właśnie z tego powodu, że tych głębin nie widać. Więc bardzo, bardzo upraszczając, po to, żeby dokładnie zmapować głębiny naszych oceanów, tam by trzeba polecieć i każdy kawalątek tak sfotografować, nie wiem, sfilmować w miejscu, do którego przecież nie dochodzi światło słoneczne. To nie jest proste. Na Marsie spoko. Wysyłamy tam odpowiednio wysokiej jakości aparat fotograficzny czy urządzenie, kamerę i ona może to zrobić. Więc mamy konkretne miejsce, mamy konkretne zadanie poszukiwania na przykład wody albo nie wiem, jakiegoś innego minerału. Wysyłamy tam łazik i on sobie tam jeździ. I robi kółka albo nie kółka. Wyposażymy go nawet w taki algorytm, żeby się nie zderzył z jakąś skałą wystającą. W taki algorytm, że jak się zakopie w piachu, to potrafi wyjechać. To możemy zrobić. I on się tak będzie kręcił i kręcił i będzie badał to, co mu zadamy. Ale jeżeli tam pojawiłby się Marsjanin, to on by go nie zauważył, bo on by nie był do niego stworzony. Bo ja on by myślę, nie że, wiedział, że on go ma szukać. Myślę, że naszemu widzowi chodziło bardziej o perspektywę wysłania takiego, wiesz, Terminatora. Androida. Okay. Androida, z którym my się łączymy i mówimy mu, słuchaj, weź tam, rzuć okiem za kamieniem, okay, czy tam albo nic on nie sam leży. To wie. Albo on sam to wie. Okej, okay, nie jesteśmy na tym etapie ani dzisiaj, ani nie będziemy jutro, ani nie będziemy za 10 lat. Jeżeli będziemy chcieli czekać na ten moment, to ten android nigdy nie powstanie. To jest właśnie paradoks rozwoju technologii, że my owszem możemy powiedzieć, poczekajmy, aż coś takiego powstanie, to wtedy pogadamy. To nigdy nie powstanie. My musimy powiedzieć, potrzebujemy androida, tak, żeby na Marsie sprawdził nam... Jeżeli dzisiaj zatrzymamy rozwój nauki i technologii, jeżeli dzisiaj totalnie olejemy proces edukacji, bo niby kto będzie te androidy budował, jeżeli w ogóle będziemy je chcieli wybudować, tak? Ale kto to będzie robił? Jeżeli młody człowiek nie potrafi połączyć kropek, bo go tego szkoła nie nauczyła. A ten, który potrafi, to często jest tym, którego po prostu rodzice dają pieniądze na korepetycje. Smutne to wszystko? To nie jest smutne. To jest wyzwanie. To jest wyzwanie. Mamy sytuację, w której naprawdę powinniśmy wiedzieć, co robić. Jeżeli tylko chcemy to zrobić, to zrobimy. Okej, okay, gadam jak w amerykańskim filmie, ale ja w to naprawdę wierzę. I zresztą to, że założyłem fundację, to, że robimy różne rzeczy, które wiele osób i wtedy, jak zakładałem, i teraz mówi, nie, tego się nie da zrobić. Zrobimy. Okej? Okay?
jeżeli nie jutro, to za rok. Zrobimy. I to się da zrobić. Tylko trzeba mieć w sobie chęć i trzeba mieć w sobie taką umiejętność autorefleksji. Okej, jest wyzwanie, coś jest źle robione. To najpierw sprawdzam, dlaczego jest źle robione. Później staram się, na przykład kontaktując z ludźmi mądrzejszymi ode mnie, ze środowiskiem, sprawdzić, co trzeba zmienić, żeby było dobrze zrobione, i to robię. Czasami to trwa dużo więcej, dużo dłużej niż jedna kadencja. I to jest też problem, nie? Że polityk przychodzi, myśli do końca jednej kadencji. 4 lata. W 4 lata, sorry, w tak skomplikowanych, w tak skomplikowanej materii jak służba zdrowia. A drugi polityk nie będzie kontynuował czegoś, co zaczął jego poprzednik, bo co choćby to za... dla samej względy. Zasady, bo skoro napieprzam w niego jako opozycja, że robi wszystko źle, to nie mogę powiedzieć, że coś zrobił dobrze. I tak jak ten bączek się obracamy cały czas w jednym miejscu, a ten pociąg odjeżdża i on się nie zatrzyma dla nas. Mhm. Panie i panowie, nie Michał Probierz, nie Pep Guardiola, ale jedyny niepowtarzalny Tomasz Rożek był moim gościem dzisiaj. Bardzo, bardzo dziękuję wam za słuchanie, za super pytania. Zapraszam na Nauka to Lubię. Jeśli te pytania na pewno jeszcze są jakieś, może ktoś się nie dodzwonił. A tobie, Krzysztof, dziękuję za zaproszenie i bardzo dziękuję, że chcesz podejmować takie tematy, które wydają się być zupełnie nie sexy, zupełnie nie fajne, a później się okazuje, że rzeczywiście jest duża grupa ludzi, którzy chcą tego słuchać, i przede wszystkim, i to mi dostarcza najwięcej paliwa, którym to otwiera oczy na zasadzie, o kurde, nie wiedziałem tego, a teraz mi się to składa, rzeczywiście to jest ważne. To jest dla mnie największa wartość. Ta grupa jest naprawdę spora, bo przecież jest godzina 23:13, można robić różne interesujące rzeczy o tej godzinie, niekoniecznie słuchać o kosmosie. Tymczasem 15 tysięcy ludzi jest super. W tym momencie z nami. Wielkie, wielkie dzięki. A ludzi, którzy obejrzą ten program z otworzenia, będzie wielokrotnie, wielokrotnie więcej. Jeszcze raz dziękuję, że przyszedłeś do studia. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Ja ale... też mam taką nadzieję. I nie tylko w pubie. I nie tylko w pubie. Ale tu już musimy nowy temat do dyskusji sobie znaleźć. Na pewno nie będzie to wielkim problemem. Dziękuję bardzo. Przypominam, że jutro o godzinie 20 moim gościem będzie Szymon Marciniak. Chyba nie trzeba przedstawiać, czy trzeba? Mamy podobną fryzurę. Tak. Albo brak macie fryzury. Podobną. Czyli nawet jeśli ty, który nie interesujesz się w ogóle piłką nożną, nie, wiesz, czekaj, to nie jest Szymon Marciniak. Ja się nie interesuję, ja się na niej nie znam. Okej. Okay. Ale ja bardzo chętnie i kibicuję. Ale Szymona zna dzisiaj każdy Polak. Więc jutro godzina 20, Szymon Marciniak gościem Hyde Parku. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie.